żeby się zagrąglić. Kartoflisko? A ja się przed chwilą przecież mówiłem, no dlatego że to... mówiłeś, no. Że mi się śmiać chce, że jest wskazane. No, także jak ktoś ma jakieś wolne kartoflisko dla Patrycji, to zapraszamy z ofertami. Potrzebuje się zaokrąglić. Pójdzie jak świnia w trufle. Będziesz pchała ryj? Zielone. Przepraszam, czy podać pani herbatkę? Ja poproszę herbatkę. Jaką herbatę? Jakąś owocową czy zwykłą? Ajurwedę! Patrz, kobieto. Gdzie te herbatki są? Tu proszę się zastanowić, ja za sekundkę przyjdę. Mofie, to jest to jakiś rodzaj koktajl? To jest coś takiego właśnie. Ale ty piłaś zielone brałeś? Ty piłaś czerwone. No, spotkanie się rozkręca, żywiołowo się robi. Dla mnie jeszcze będzie to zielone. To zielone. A jaka to jest ta cream orange? To jest właśnie taka delikatna, kremowa, z nutą pomarańczy. Mogę to oddać też? Nie idzie przez słomkę? Nie lubię tego. Nie lubię w ten sposób. To ja taką herbatę. Podajcie łyżeczkę? Ajurwedę sobie, jest pyszna. Która to? Aha, okay. Ta tutaj. Ostatnio ją piłem. Faktycznie, bo to jest... Aha, bo to jest tak tutaj... A ja myślałam, że to jest ciąg i to jest jedna nazwa. Jestem debilem. A nie. To ja tą ajurwedę poproszę. Ajurweda. Oczywiście tak. Zaraz przynoszę. Wiesz co, ja bym tak samo czytała. No. Także zaczęliśmy żywiołowo spotkanie, jest jedzonko, są herbaty, jest zielone smoothie. Ma. Ja mam na razie... Ty masz głoda. Ula pieści głoda. Tak. A głód słodko mruczy. Tak, już się nagrywa. Asambari. Możemy się później wymienić. Tak, już byś tak. No oczywiście. Smacznego. Ula testuje emisję głosu. Nie wyłączyłaś dźwięku? Nie, ale... Ale Jezus dzwoni. Ale czekaj, Jezus dzwoni do Uli. Pełna zajebistość. A przedtem nuciłem, Pan Jezus już się zbliża. Mam w pobliżu kościół, także mieliśmy cały koncert. Ale mówcie, ja po przesłuchaniu tej audycji, wiara czy religia, tak? Coś takiego, no. Wiara, ale sens o tym zachodziło. I Olek z tym kanałem krótkim, ale po prostu boskim. Tych dwóch Rzymian leży w wieży, jeden trawką kręci w ustach, tak. Przepraszam, to nie ja. No. W zasadzie wiesz, nie wierzę, ale oj sorry, nie? Tak no. Razie, oj sorry. Oj sorry. Ups. No, dzisiaj mamy spotkanie o desperacji. Tutaj już rzuciłem temat. Dziewczyny się powoli rozkręcały, interpretując to. Ja zaraz podam to, co ja wymyśliłem na ten temat. Tylko, że tu może być problem, właściwie nie problem sam sobie, ale to tak, że my interpretujemy większość pod siebie, więc ta interpretacja to będzie taka... No dlatego będziemy mieli dużo interpretacji. Także jeszcze... I koniec. Co koniec? Ostatnio było o pustyni. Się wyszliśmy z tej pustyni. W każdym razie desperacja to jest taki stan, kiedy czegoś bardzo chcesz, nie patrzysz już na boki, idziesz przed siebie, niczego nie słyszysz i... Wisi ci to, co kto myśli, co kto mówi, widzisz tylko swój cel i przesz do przodu. No ale to już jest ten stan, kiedy już jesteś w stanie ruszyć. Nie, to jest najlepsze. Ruszyłam. No ale to jest już w ruchu. A wcześniej jest stan bez ruchu. Bez odbioru, mam już plan, w desperacji wdrażam go w życie, mam klapki na oczy i nie interesuje mnie nic poza tym. Bez odbioru. Żadne sygnały z zewnątrz mnie nie interesują. Bo jakby ktoś jeszcze nie przeczytał, jak już będzie na YouTubie, że tytuł to jest desperacja, czyli bez odbioru, to nawiązujemy do tego. No słuchaj, przemyślało się już, to się miało przemyśleć. Wnioski, które miały, już się podjęło i w tej chwili już... Teraz to już ruszam z kopyta i koniec. Nie, mój tok myślowy był troszeczkę inny. Domyślam się, to naturalnie. Patataj, patataj, patataj.
na gołym siodle, tak to było? No, oczywiście. Bo parkour jest dobry, ale konno, nie? Ale to takie... No bo wiesz, jak jesteś napisane, że... Osiadłany kur? Tak, że parkour jest dobry pod warunkiem, że konno, a ja często, wiesz, na gołym siodle, na oślep desperacji właśnie. I wychodzi tu pompa piasku. Zalejce. Czekamy na Ulę. Ula ma channeling. Z niebios. A to moja herbatka jest? No jak pisze Ajurweda, to twoja. No. Dobra, nie będziemy tracić czasu. Moją ścieżkę myślową zapodam. Ty się... jesteś elegancki w bieli dzisiaj. W czerwieni i bieli. Bardzo ładnie, bo to jest jeszcze parę... A buty masz jakieś z pazurem dzisiaj? Jakie masz buty? No nie! No po prostu... No, także... Także dzisiaj mogę dreptać. A są wygodne. No, widać. No, teraz właśnie jeszcze też jak jechaliśmy, to ukuło mi się takie stwierdzenie ostatnio, że spotkania tresury Matrixa to jest taki chocholi taniec powiązany z gwałtem przez uszy gombrowiczowskim. Ho, 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 holi. A nie, to też może być Holi jako połączenie hinduskiego święta Holi i świętego Mikołaja. Zderzenie dwóch kultur. Święty Mikołaj idzie i sypie. A nie, bo czekaj, Holi to jest chyba święto światła. Idzie z kagańcem oświaty. Dzisiaj był festiwal kolorów? Ja tak... Nie, w niedzielę jest w Tarnowie. Gdzie to jest? A żebym to ja wiedział. Nie wiem, czy oni w ogóle podali miejscówkę. Zrobimy taką reklamę, o ile zdążę wrzucić. Święto kolorów w Tarnowie 26 maja. Bo jeżeli mnie tam nie stratują na tych kulach, to bym poszła. A my mamy dzisiaj, mamy cukier. Czekaj, nie było? Nie, nie było. A może to się nie stało? Jak mnie nie było? Widzę, że jesteście rozgadani przez to. Wiesz co, nie wiem, czy oni tego nie anulowali, bo zniknęło mi. Było i nie ma. No to dziś się dużo anulowało, bo mi się zdjęcia też cofnęły. Nie, zaraz. Dziś jest 26. Ten... No właśnie dzisiaj. Nie, to 29 miało być. Zniknęło. Bo pisało mi się wydaje, że 26. Albo przesunęli termin, albo anulowali. Bo nie było właśnie miejsca podanego. A ty byłeś na tym żyło? Dopiero jadę w niedzielę. Fajna sprawa. No wiem, że drugi raz. Tak. Nie. Będzie maraton fluo, zumby, dębicy, Soho Body Spirit. Zapraszam. Jeżeli ktoś będzie z okolicy albo będzie chciał jechać przez całą Polskę potańczyć z nami, zapraszam. Świetna sprawa. No ale słuchaj Michał, bo to się zaczyna o 19, tak? O 18. O 18, no to wy musicie być gdzieś chyba w ciemnym pomieszczeniu, żeby was było widać. Tam jest zgaszone światło, lampy UV, jakieś takie oświetlenie, no tak? I wszyscy świecimy. Ale czad. Jedź, nie będziesz tańczyć, ale wiesz, będziesz wymalowana. Fajnie. Jeszcze cię takiej nie widzieli. Paradoksalnie fluorescencyjna. Jeszcze cię takiej nie widział. Jeszcze cię takiej nie widział. No dokładnie. Także za wszelkie fluorescencyjne paradoksy. Wracając do tematu spotkania, próbując się wbić na jakiekolwiek tory. No nie. O. Będziemy kluczyć, jak to, co było. Jak się cieszę, że chociaż raz teraz zrobiłeś jak ja. No. Ja mam często takie. Jak to potem słucham, to mi wstyd. To jest ćwierć ziarniste. To jest pół ziarniste. Przepraszam już z karty. Może zostać takie, czy robić dla pani nowe?
Ale to proszę tu przyprowadzić, przy nas skarcić. Nagramy na kamerkę. Będzie karcenie kucharza. Ukrainka. Czyli co, może być, czy jednak nie? Jezus, powiedziałabym. To szkoda. To jakieś takie... Ale tylko pierożki ukraińskie były. Nie macie ochoty na... Właśnie czekam na mnie pierożki ukraińskie. No, Ukrainki także. A co, co się... Czyli co, zrobić nowe? A co się stało? No to wiąże się to z czymś, w sensie, że jest jakieś konsekwencje, no ja wyraźnie uczę. Będziesz musiała zjeść dwa. Ja zgadzam się, było to również napisane dla nich. Także to się już zgadzam, taką informację. Ula, zjedz dwa! No to może już zjem, boję się, że teraz może dużo na mnie. Ale pamiętaj, że ty mieszkasz na parterze? No przyjdzie do ciebie, będzie ci przez okno zaglądać kucharka. Ucia, zjem. Podziałało. Rozumiem, makaro. A to tylko było ziarenek na pół. Zaczyna się ponownie festiwal pomyłek. Dokładnie, to trzeba zmienić na pół. Ale ja tu już jadą, wiesz, ja tu chciałam inny. Rozumiem. No. Jeśli chcesz coś, no to sorry, to ma być to, co zamawiasz. Jak tam channeling z niebios? No channeling od Jezusa. Zadowolona, uśmiechnięta? I zwiastowanie? Nie. Nie już nic? Czekam na moje pierożki ukraińskie. No. A ty masz co? Gulasz. Będziemy z flamenką. Głośny SMS. Człowiek się chce zdrowiej odżywiać, to się nawet w restauracji nie pozwoli. Tak, bo ty się nie możesz odżywiać zdrowo. Czytaj znaki przestrzeni. Ty nie masz się zdrowo odżywiać, bo ty już jesteś zdrowa. Chciałam z tym zamówić sprzedawać po prostu. No to znowu drugie. Trzeba było reklamację złożyć, wykazać się wreszcie osobistą odwagą. Poczekam, aż się sytuacja rozładuje. Teraz jest pełnoziarnista desperacja. Nie, półziarnista desperacja. Dobra. Już w tym momencie mam pomysł, żeby zrobić ziarnisty obraz na filmie. Pana się zdecydowanie wygodniej je. No. To wracając do naszego chocholego tańca. Tak, co? Tak, może pani. Pani tylko pieczywo, czy zrobić tosta? Tosta. Dobra. No, a jeśli chodzi o desperację, krok dalszy, rozpacz. Ale to gorące, ja mogę mieć chłodniczkę. No w sumie mi się słowo desperacja... Najpierw jest rozpacz, a potem... Ale zaczekaj! Mów wyraźnie. Głośno. Tak? A dasz mi lekcję emisji głosu? Nie. A zapiszesz mnie do swojej nauczycielki? Aha. A, to już prędzej. Nie, bo tak, desperacja, czyli po angielsku desper, rozpacz. Stąd rozpacz. No, a jak rozpacz, to się rozglądnij. Rozpacz się dookoła. No to czyli... tak, ale niekoniecznie, bo czasem zamiast rozpaczy jest zwykła motywacja. To już po etapie rozpaczy. Ale motywacja jest dla idiotów. No. filmik... Dlaczego dla idiotów? A to musisz filmik oglądać. Właśnie, czy motywacja jest dla idiotów? Wyślę ci link. Dla niektórych sama motywacja już jest motywacją i to już jest zamówienie. Koniec początku. Kariery do desperacji. Też. Jakie masz pierożki? No. Tylko zastanawiam się, co to... Ocet. Teraz się zastanawiam, jak to zjeść? Porozdawaj nam. Tak każdemu. Ja się nie zastanawiam, tylko jem. Na czym? Ogólnie, ja się nie zastanawiam, tylko jem. Trzeba się też delektować poniekąd. No, ale jeśli zanim ukąszę, to właśnie taki ciąg myślowy mi się wziął, że właśnie despair po angielsku rozpacz, a jak rozpacz, to często się... to rozpacz się dookoła.
jak już wylądowałeś w tym miejscu, zauważ siebie i zobacz, jakie masz możliwości, żeby ruszyć dalej. To już nie jest kwestia motywacji, tylko po prostu ruszenia. Patrzaj i widziaj. Patrzaj i widziaj. A jeśli chodzi o bez odbioru, to desperacja jest wynikiem tego, że po pierwsze nie odbiera się tego, co przestrzeń przynosi, tego, co jest wkoło. Odmawia się sobie tego, że się nie odbiera. Bo się wiąże ze strachem. Na przykład. A nie mam wstyd być, albo strach przed tym, żeby brać. Takie świadome, spokojne, dokładnie. To nie byłoby takie w akcie desperacji, z taką bojaźnią. No, zgadza się. No, a druga sprawa... jest zakłócony proces nadawczo-odbiorczy, jeśli chodzi o intencje. Że zamiast... Ja chcę, ja muszę, albo ja bym chciał, ale się boję. Ale się boję. Nie wyciągnę ręki, więc się zaczyna praca z lękami. Ale. Tylko, że lęki się zaczynają manifestować i w tym momencie zaczyna się rozpacz, gdzie by tu ruszyć. Ale jesteś taki pogubiony, bo masz tysiące myśli w głowie i coś byś zrobił, tylko w tym samym chaosie właściwie nie wiesz co. Dokładnie. To jest taka zdesperowana radiostacja. Chaos, zagubiona. Tak, zagubiona. Tak. Radiostacja w chaosie. Halo, ja Brzoza. Bez odbioru. Bez odbioru. Ja Wisła. Albo też na zasadzie, że mogliśmy sobie w pewnym momencie też postanowić coś, że chcemy się znaleźć w jednym konkretnym miejscu w przyszłości. Z tym, że to nie do końca pasuje do nas. Nie do końca jest to, po pierwsze, da nam szczęście. I z czym jesteśmy w zgodzie, jak też. Ale to o tym się przekonujemy dopiero, jak to się zrealizuje. Albo i nie właśnie. No też jest taka opcja. Zastanawiam się nad tym, co mówisz. Ale dalej chodzi o strach, bo niepewność, czy się uda. Też. Ale to są często decyzje związane z ucieczką. Tak? A chyba, że się pojawi odwaga do działania i stawienia temu czoła. Wtedy po drugiej stronie strachu jest przyjemność. Ale to się wiąże i ze strachem, i z odwagą. Bo jak to wszystko już masz jakoś tak w miarę poukładane... A nie musisz mieć. Możesz to... sobie zamarzyć i od razu mieć odwagę, pomijając etap strachu. Znaczy, na pewno jest premedytacją, nie? Ale może być i ze strachu, i z odwagą, nie? Też. Czyli już przemyślane konsekwencje. Może nie przemyślane konsekwencje, bo ich nie przewidzi, ale akceptacja wszystkich konsekwencji... Ale przemyślane, bo wiesz, nie przewidzisz. Ale już jakiś scenariusz sobie układasz. Jest to może nie tyle przemyślane, co zaakceptowane. I bez zastanawiania się, czy ten scenariusz, który sobie ułożyłeś, łaści wyjdzie, ale już po prostu jakiś plan jest, nie? No, tutaj to... Metoda to. Jebać to, zrobię to. To tak, to jest moja metoda. Tak, jebać to, zrobię to. Tak. No i tu się po raz kolejny pojawia... Tak. Pojawia motyw penetracji ducha ja w materię. Ja zamiast jebać, to pierdolić to zrobię. To. Ale to też, kwestia pozycji techniki. No. A mi się desperacja w ogóle nie kojarzy z żadnym planem, z niczym przemyślanym, z jakimś, nie wiem, zamierzonym. Ale wiesz, czemu ona jest planem? Bo jest, plan tu jest tylko w desperacji, że ci przerwę terenia w celu ostatecznym. Tylko w tym jednym momencie. Bo faktycznie tej desperacji nie przemyślisz, tylko działasz już, nie instynktownie. Ale masz ten jeden cel na końcu. Ale celem ostatecznym jest orgazm, czyli sukces, czyli osiągnięcie. Moim zdaniem desperację, że tak powiem, poprzedza myślenie i to nawet moim zdaniem bardzo długie, intensywne myślenie. Ale w momencie, kiedy ona już następuje, to wtedy w ogóle przestaje myśleć. Zobacz, to idzie do przodu. Właśnie dzisiaj słuchałem. Zaraz sobie zobaczę, jak się ten psychiatra japoński nazywał. Halo? Mówi się. Kurwa, następny mnie dzisiaj matką nazwał. Ja pierdolę, czy ja was wszystkich przy cycku trzymam? Masz tylko dwa cycki. A mam tylko dwa. Muszą się w kolejce ustawić. Kurwa, nie jestem wilczycą. I nie zakładasz jestem Rzymu. No.
na mieleniu mózgu, tak zwanym, moim ulubionym. Tak, no. Mielenie mózgu. Kotlety mielone. Tak jest. Jesteś już wolny, ale to od jakiegoś czasu, z tego co wiem. No, 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 ja też. Na procesji byłeś. A. Dobrze. Ja też sypiałam kwiatki. Shoma Morita. Japoński. Shoma Morita. Japoński psychiatra, który żył na przełomie XIX i XX wieku, mniej więcej w tym samym czasie co Freud. I on wyszedł właśnie z założenia, że nawet najbardziej dogłębne zrozumienie wszechświata jest... Znaczy ogólnie jego metoda na tym polega, że nawet najbardziej dogłębne zrozumienie wszechświata i rozumienie wszystko intelektualnie jest gówno warte w porównaniu na przykład ze wstaniem z kanapy i zrobieniem czegokolwiek. Czyli on był nastawiony na działanie. Jego metoda polegała na tym, że zaakceptuj wszystko, pamiętaj o intencji, zrób to co konieczne. Bez myślenia. Znajdujesz się właśnie, to jest bardzo tresurowa metoda, ponieważ po pierwsze znajdujesz się tu i teraz, akceptujesz wszystko po prostu, co się może zdarzyć, jesteś gotowa na to, że to się może zdarzyć, pamiętasz o intencji, czyli o kierunku, który masz obrany i robisz to, co jest do zrobienia tu i teraz. Bez przeintelektualizowania. Działasz w chwili. No, a ja teraz przeskoczę na synchroniczności. I właśnie teraz porozmawiam. Właśnie dzisiaj wrzuciłem filmik z poprzedniego spotkania. Tam był fragment, gdzie mówiłem o tym, że kolor zielony mnie prześladuje. I koleżanka tego słuchała. I ona przygotowywała pracę. Jesteś jakoś się głośno zrobiła. Przygotowywała pracę do szkoły plastycznej i mówiła, że akurat jak mówiłem o kolorze zielonym, to używała zielonego materiału, czy na czymś zielonym pracowała. Akurat w momencie, kiedy ja o tym zacząłem mówić. Druga rzecz, to już by Patrycja mogła opowiedzieć, ponieważ kiedyś jej zapowiedziałem, że z jej prac i poezji wyjdzie album wydany i stwierdziła, że nie nadaje się do tego i nie wie, jak to ogarnąć, to moje stwierdzenie było takie, znajdą się osoby i zaufaj temu, że znajdą się osoby, które będą wiedziały, jak to ogarnąć. I tak jak z tego, co mówiła, to wczoraj wieczorem rozmawiałam z koleżanką, że dojrzała do tego, żeby to zrealizować. Dzisiaj się odezwał do mnie kolega, który pracuje w drukarni i zajmuje się grafiką komputerową i wie, jak to zrobić. Wręcz jest chętny to zrobić. Ma już nawet parę pomysłów. Ale właśnie to jest ta synchroniczność. Wczoraj wieczorem Patrycja się zdecydowała, że dojrzała do tego, a dzisiaj już się znalazła osoba, która jest w stanie to wykonać. Także niewykluczone, że za niedługo będzie wydany w jakiś sposób album Patrycji ze zdjęciami i poezją. Będzie ciekawie. Także wszystko idzie do przodu. Co wy się tam... A co cię tam obchodzi? Obchodzi mnie. Za dużo byście wiedzieć. Jesteście w mojej kuwecie. Wszystkiego nie musisz wiedzieć. Muszę. Nie jestem w twojej kuwecie. Jesteś w mojej kuwecie. Wszystkiego nie musisz ogarniać, choć wiem, że byś bardzo chciał. Dobra, będziecie mi czyścić kuwetę. A chciałbyś? No? Oczywiście, żebym chciał. Też. Chciałabym. O, moja droga. To nie grypa. To nie tak działa. To nie tak działa, a ty kurwa nie wiem, że się wtrącasz. Chcesz zęby? No. Ale mówię, że pewne rzeczy to nie grypa. To mało. No, także pierożki ukraińskie przepyszne. Bistro przepis. Reklamuję. Za wszyscy trzy strzeczone linii dostają. Ja. Ty nie? Ty tylko chcesz mam zrobić dla uczniów? A przypomnienia to też channeling. To znaczy, ale to jest twoje przeświadczenie. To jest też... Ale intelektualnie genialnie. Ale jestem w desperacji jeszcze pozytywnym, czy negatywnym? Jest to na
Respiracja po prostu jest. A czemu mi to takie, aha, utwórz kontakt? Można wykorzystać. Respiracja po prostu jest. Najlepiej ją wykorzystać jako narzędzie. Kula lewacza. Ale to właśnie traktuje... jeżeli się wtedy nie myśli, to jak ją wykorzystywać? Słuchasz na przykład serca. Krywełka babysa. Nie musisz myśleć. Myślenie ma tutaj mieć tylko miejsce w momencie, kiedy pojawi się zagrożenie, żeby, tak powiem, przetrwać fizycznie. Proszę cię. I po to tak naprawdę jest umysł. Masz moje wiersze? W momencie, kiedy sobie zaczniesz się łapać na tym, kiedy on się zaczyna wtrącać i zaczyna ingerować się za bardzo, to jesteś w stanie go powstrzymać. Wasz umysł tak naprawdę jest autopilotem dla organizmu, dla ciała, żeby ciało przetrwało fizycznie. Żeby nic go nie zjadło, żeby nic go nie przywaliło. Jest po prostu systemem ochrony. A w momencie, kiedy przejmuje za dużą kontrolę, to zaczynają się huśtawki. I dlatego działanie jest ważniejsze, ponieważ umysł może wymyślić 1000 konsekwencji, które się nigdy nie wydarzą. Nie będzie robił, tylko wymyślą, a nie będzie. Tak, ale też może przy okazji wymyślić intencje rzeczy, które, i sprowadzić rzeczy, które by się nigdy nie wydarzyły. Faktycznie. No, że wymyślisz sobie problemy, których normalnie by nie było. A tak to po prostu rozpaczyć się i iść. Po prostu iść. Iść do pociągu byle jakiego. Pójść z falą, choćby potem była ta mielizna, nie? A to już później jest mało albo mniej ważne. No właśnie, czyli nie zastanawiać się na konsekwencjami. A mielizna mi się kojarzy z bielizną i byciem po drugiej stronie bielizny. Ale ja ci już na ten temat napisałam. Jakbyś był po tej drugiej stronie bielizny po miesiącu, to byś po prostu nie był taki zadowolony. By cię chyba odbiło fizycznie od tego świata. Ale chyba, że ktoś lubi, ja nie wnikam. Czy ktoś jeszcze czuje rybę? Czyli wiesz, jak to pachnie? No dokładnie. A ty lubisz te sieci rybackie? Nie wiem, czy to jest według ciebie powód, żeby się tak tu fajnić. A to już wiem, dlaczego ty na to morze jedziesz. No. No, ale to wiesz, ja jestem tam, gdzie kutry rybackie, gdzie oni łowią, to ja wiem, jak to cuchnie. No ale to... No. Ale zawsze możesz się wtopić w otoczenie. Ale to ty znasz to porównanie. Ja znam. No. Ja cię nie znałam w tym razie. Od tej strony? Od dupy strony. Od dupy strony. Od bielizny strony. No. A właśnie jeszcze odnośnie albumu, jak osoba, która się zna na tym, jak Patrycja lubi Alicję w Krainie Czarów i Królika. Ale wcale mnie nie musi lubić. To chyba jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Co, nie lubisz Alicji? Nie, jako mnie. Ja uwielbiam, bo ty mówisz osoba, która lubi. Nie. Ty lubisz Alicję. A, ja uwielbiam. Ta osoba przez jakiś czas miała białego królika na profilowy. Ale ja o tym nie wiedziałam. Ale to nie. Ale to jest znak dla ciebie. Jest czysty Matrix. Jeszcze dostaniesz pigułki. Szczęścia. Co ten? Eliksir. Bierz obydwie. Eliksir. Wezmę trzy. Tak, dokładnie. Jeszcze swoją wyciągniesz z kieszeni. Odlot. Rozkurczową. Nie ogarnę. Ile to jest kupa szczęścia? Tyle, że by nie można było ogarnąć, nie? Tak. No. Tyle, żeby nie mogłoby można było objąć. Tak. To jest kupa szczęścia. Określony rozmiar. Szczypce raka. No a... dzisiaj też była ciekawa synchroniczność, ponieważ z literówki wyszło Noe ma sprawy zamiast nie ma sprawy. A wczoraj w rozmowie wyszło mi coś takiego odnośnie opowieści o Potopie i Noem, że metoda Noego w momencie, kiedy się pojawia, że tak powiem, rozpacz w formie potężnej powodzi łez, że tak powiem, budujemy arkę, gdzie, że tak powiem, najbardziej istotne części naszej osobowości, naszą jaźń zabieramy, naszego systemu wartości, i żeby to przetrwało ten 40-dniowy potop. I żeby się nam namnożyło, jeszcze rozmnożyło. Na przykład, przy okazji. Przy okazji, czemu by nie? Tak. Dziki seks na arce Noego. Najlepsze jest to, że jak dzisiaj opowiadałem o tej arce, że
pojawi się tak, w momencie, kiedy pojawia się już taki kryzys, że pojawia się załamanie nerwowe i taki potop łez, pojawia się potop, żeby właśnie zbudować w swoim umyśle arkę, zabrać najważniejsze, no, można powiedzieć, istnienia, istności, o, bardziej mi się to... elementy, no. Tak, najważniejsze elementy siebie załadować na tą arkę, żeby przetrwały ten potop. Ostatnio się, jak było porównanie właśnie odnośnie Jezusa na pustyni, dlaczego 40 dni. Dzisiaj w nocy oglądałem taki film na YouTubie, Kod Mojżesza, i tam było, że 40 dni to jest liczba przemiany. Że właśnie 40 lat marszu Mojżesza przez pustynię, 40 dni na pustyni, 40 dni potopu. Liczba przemiany. Może dlatego w okolicach 40 się bierze kryzys wieku średniego i przemiana, która jest nazywana kryzysem, a tak naprawdę to może być forma przebudzenia. Czyli intelektualnie się czuję starsza niż jestem, bo już od jakiegoś czasu siedzę w tym. Jak ktoś chce nazywać to kryzysem, to nazwie to kryzysem. Ale to jest fakt, że to jest mniej więcej na takim etapie. No bo już wiesz, jest osiągnięta pewna dojrzałość, nie? Tak, ale tak naprawdę właśnie wtedy się osiąga dojrzałość. Dojrzałość. Tak. Może nazywa się kryzysem z punktu widzenia umysłu, który boi się własnej zmiany. Tak, ale teraz... A w pewnym etapie wieku pewne zmiany się de facto po prostu przeszło i potem się już inaczej patrzy, już jest inny pryzmat tak. Na to wszystko, bo po prostu się przeszło. Się... To, czego się wcześniej tam to bało, czy no, działo, pojawia się czy metoda jakowiek. To. Jebać to zrobię to. Dokładnie. Wtedy już po prostu nie ma hamulców, jedzie się z koksem. Bo tak jak na przykład Jerzy Zięba od Ukrytych Terapii mówi, że on na przykład on ma tam ponad 60 lat i on mówi, że jest w kwiecie wieku. On by chciał dożyć 120, także on jest dopiero na półmetku. No tak, ale mówiłam ci, że z kobietami to jest troszkę inaczej jednak. Same bo sobie jednak u nas dochodzi ta kwestia wizualna. Ale to jest kwestia, jak się czujesz. I to nie chodzi o to właśnie teraz, jak się czujemy, bo to nie chodzi o jak się czujemy, tylko tak jak mówię, jak chodzi o kobiety, to u nas jeszcze dochodzi kwestia wizualna. Jest taki sentyment, żeby się chciało wyglądać, jakby się chciało. No tak. Słuchaj, nie o to chodzi, bo można się akceptować w każdym wieku, z tą każdą zmarszczką, którą masz. Ty się nawet akceptujesz, to ci się nawet podoba. Ale faceci mają z tym inaczej. Oni z pewnymi rzeczami bardziej podchodzą prosto do tematu, bardziej się z tym godzą. Poza tym już w ogóle facet im starszy to jest lepszy. Tak naprawdę. A kobieta nie? Właśnie o to chodzi, może mi się wydaje z punktu widzenia kobiety, że wizualnie to gorzej wygląda, chociaż mężczyźni twierdzą, że właśnie nie. Właśnie nie. Ale to mówię, ze swojego punktu i... A bo jeszcze nie przekroczyłaś 40. Znaczy tak jak mówię, sygnały od mężczyzn są pozytywne, że dojrzałe kobiety są jak najbardziej na tak, tylko że... To mi się tu tak nasuwa cytat Marii Czubaszek, która niedawno umarła, że... No. Kontrowersyjnej bardzo osoby, że kobieta w pewnym wieku powinna określić, ile ma lat i się już tego trzymać na zawsze. I się już tak. No faceci też mogą jak najbardziej. Ja się swego czasu uwziąłem na moje 4 latka i się tego trzymam. Co za mało. O dojrzałości było. O dojrzałości, tak. Że w pewnym wieku ta dojrzałość jest z racji przeżytych sytuacji. No, ale właśnie się pojawił temat Noego i na przykład jak o tym opowiadałem, czekaj, to było dzisiaj? Ale nie, to wczoraj było to, ale dzisiaj ci chyba o tym opowiadam. Odwracam się do komputera, przewijam Facebooka, a tam u znajomej co? Piosenka na Dzień Matki, Arka Noego, jakiś tam... Kolejna synchroniczność. Także było tego trochę. Jest tego coraz więcej i cieszę jak cholera. No nie, cholera nie cieszy. Dżuba też nie. No, trzeba znaleźć nowe porównanie. Lecimy z kotcem. Cieszy jak co? Jak skurwysyn. Dobra, zjawi się taki w twoim życiu, zobaczymy, czy będzie się cieszył. Pozabijamy się. Tak. Przyjdzie do ciebie z dzikim, rozkosznym sadyzmem. Ale jak już taki temat, to trzeba przyznać, że na pewnym etapie, a na pewno początkowym, to cieszy. Ta. To jest normalne, bo to jest ta chemia i ta adrenalina, że takie skurwysyństwo cieszy. Tak. Nie no, bo taki marazm to jest nudny, nie? Znaczy chociaż nie, bo sorry, każdy ma co lubi, nie? No. Ktoś tam dodał kiedyś taki post, że kobieta powinna być taka, a nie inna.
cicha, ale nie za cicha, dowcipna, ale nie wulgarna, coś tam, straty taty. No to mi pasowało do tego tylko obraz zakonnicy tak naprawdę. Ale to... Obraz zakonnicy to mi się ostatnio przypomniał ten, co... Chociaż to też to może być tak. Tak, do, bardzo. Tam dopiero furcy. Tak. Pod kopułą. Się kurwa gotuje. A tym bardziej, że są grube habity. Habit mikrofalowy. Właśnie miałam powiedzieć, że jak mają lniane, to jest pół biedy. To jeszcze pół biedy, tak. Albo przynajmniej lniane majtki. Konopne. Zawsze jak będzie za gorąco, mogą zdjąć i skręta zrobić, zapalić. No i później czasami są też desperacje, nie? Też. Tylko też się zastanawiam, jak jest despe, racja. Co to jest to despe? Despotycznie do celu. Despotyczna racja. Ewentualnie despe, czyli ESP, kontrola trakcji w samochodzie, czyli kontrola trakcji ma rację. Ale nie, despotyczna racja jest ciekawa. No, bo wiesz, no, ja czasami słyszałam, że jestem despotką na przykład. A jesteś? Nie jestem, absolutnie nie. Znaczy teraz tymi, na pewno jesteś potyczna z tymi kulami. O, zgadza się. I desperatko do... Nie, może bardziej z niemieckiego daspotyczna. A desperacko, żeby się ich wyzbyć. Też. Ale z tym stoickim spokojem. Z erekcją. Bardzo stoicki. To ja mogła mieć. Tak, stoiczek. Cekpis. O, dzisiaj Dzień Matki. To stąd było to podziel mamo? Tak. Ty mamo, ktoś do mnie dzwonił, tak. Mówi, no cześć matka. Cześć matka, wszyscy dokładnie. Mi matkują dzisiaj. Tak, dzisiaj, a ty się odwzajemniasz. Ja mówię, wilczy czas, minus. Masakra. To brakuje jeszcze ilu? Czterech, nie? Tak. Czterech. To wiesz, no, chyba, że masz jakieś nadmiarowe sutki do karmienia. Nawet jak mam, to nie powiem. Ale uszy po sobie, bo ich nie widać. Schowała pod włosami. Niedawno była pełnia, to... A kiedyś musimy pobić do Księżyca. Trzeba się obczaić, kiedy następna pełnia. I wyjdziemy na blok, na dach. Tak. Wiesz, gdzie u ciebie jest włas? Jest. No, no to dobra. Ty na pewno z tą nogą wyjdziesz. Jesteśmy... A nie lepiej na balkon? Ja nie mam balkonu. To przyjedziesz do mnie, ja mam. Tą barierkę tylko tak. Będziemy siedzieć jak te wilki na barierce. Tak. Nie, wyjące koty. Kojoty. Mogą być kojoty. No mi się przypomniało ten... Struś Pędziwiat. No i kojot. On to był, ale z bólu. On to miał pełnię co chwilę. Co chwilę. Pełnię bólu. Miał do czego wyjść, czyli co? A ten, co go gonił, to był Lopez? To on miał desperację. Lopez to był? Speedy Gonzales. Speedy Gonzales. Ale nie, to jeszcze był ten Struś Pędziwiat. Ale Speedy Gonzales też miał chyba kojota na karku. Chyba tak, ale nie jestem... Nie! A, zresztą. Ale tak, coś. Hu! Z tym. No. Hu, hu, hu. Po sowiemu. A hu! Teraz ja dostałem channeling. Mam bardzo pozytywny channeling, także cieszy. Dawne sprawy znajdują pozytywne ujście. Także... Jeśli chodzi o samą desperację, to kwestia zauważenia siebie w tym wszystkim. Pierwsze, dlaczego jestem zdesperowany, dlaczego jestem zdesperowana. Mieć odwagę się przyznać do tego, rozpaczyć, porozpaczać.
Ale w sumie to też, jak jest rozpacz, to poza tym, że jest płacz, przemywanie szyb, cały czas jak to poprawia się widzenie. Cały czas jak to mówisz, to mam kadr z filmu Desperado. Też, cały też. Cały czas jak to mówisz, to już kolejny raz. A to też mi chodził ten film po głowie. Także... Co dzisiaj po powrocie oglądam? Wszyscy będą Desperado oglądać. No. Także... Antonia Fajal. Ale Desperado jest skutkiem wcześniejszej bezradności. Tak, jak już zajdziemy... Właśnie wczoraj też się pojawiło ciekawy motyw, bo mi się przypomniało, jak w dzieciństwie moja przybrana ciocia oglądała w Labiryncie Ludzkich Spraw, Zagubieni ty i ja. Sama ta piosenka siedzi gdzieś pod skórą, kołacze się po głowie, przynajmniej mi. I tak właśnie stwierdziłem, że z takich rzeczy, które wczoraj na przykład wyszły, już kiedy, zresztą ostatnio też było chyba odnośnie Labiryntu, na którymś spotkaniu było odnośnie Labiryntu. To ci wczoraj przyszło do głowy, dzisiaj. Ale też, ale Labirynt to ogólnie tak, tylko że często się pojawiał w przenośniach, tylko że właśnie to jest, wyjście z Labiryntu pojawia się w momencie, kiedy sobie uzmysłowimy, że my tak naprawdę Labirynt sobie tworzymy. Bo ty mówisz, że z dzieciństwa, nie? Że się kojarzy z dzieciństwa. Tak. Czyli dzieciństwo i ciocia oglądała, a ty mówisz, że wczoraj. Ale to już nie jest to, ale wczoraj, nie, wczoraj to wypłynęło i we właściwym momencie. Kołatało się po głowie właśnie Janda, bo ja jestem poszukiwana na zakręcie. Ja też wtedy byłam nastolatką, już nawet miałam 10 lat, to jeszcze taką też. I też siedziałam, jak w hipnozie, że jak ja tego słuchałam, ten niespokojny głos, jak ona to, bo ona to recytuje właściwie, mało co śpiewa. To rewelacja. No, to na przykład właśnie wczoraj się... Tylko co w tym jest, że dziecko intryguje taki temat, tego de facto nie rozumie. No to nie, że sama forma przekazu też tego tematu. No, ja sobie na przykład przypomniałem, jak na przykład gdzieś tam znalazłem jakiś artykuł na temat jogi, czy jakąś książkę na temat jogi w dzieciństwie i jakoś też mi to zostało, że czasem się łapię na tym, że jak leżę na łóżku, to w pozycji w asanie drzewa, należąco. Układam nogę w asanie drzewa. Tak sobie często. No, albo jedna, albo druga noga na bok i sobie leżę. No, ja sobie przypomniałem właśnie, że za dzieciaka trafiłem na jakąś książkę jeszcze z lat 80. czy 70. o jodze, jakaś taka polska, jedna z pierwszych. Chyba nawet gdzieś mam jeszcze w domu. Właśnie jakieś takie podstawy jogi. Wczoraj mi właśnie znajomy, jak tak rozmawialiśmy, taka sesja troszeczkę wyszła. Dlaczego ja mam taki rozpierdziel w życiu? Ponieważ na dobrą sprawę zajmiem 3 ojców i 5 matek. 2 dziadków i ojca, po śmierci mamy. Każdy mi w jakiś sposób dawał wzór. Tak. Krążyłem po domach, więc jeśli chodzi o mężczyznę... Podrzucany. Tak. Dokładnie. I co? Moja mama, później była jedna babcia, druga babcia, właśnie ta przybrana ciocia od tego Labiryntu i jeszcze później była macowa. No, także jeśli chodzi o różne... Jeśli chodzi o miszmasz, to sałatka... Też miałam takich ciociów. Tak, to robi się kez mózgu. W każdym miejscu inny system wartości, inny model rodziny, inne podejście do wielu spraw. Ale na przykład właśnie jeśli chodzi o moich dziadków, to właśnie tam szorstcy. Tacy bardziej musztrujący. Ja pamiętam właśnie, gdzie ja też miałem do pokonania coś, co mi dziadziu jeden powiedział. Nie filozofu, jak byłem, tak miałem około 9-10 lat, jak na mnie huknął. Ludzie to często mówią, że ty filozofujesz, nie filozofuj i to takie, i odbierasz to, że to jest coś złego. Dlaczego? Tak, ale właśnie, żeby jedną z pierwszych rzeczy, żeby zrobić tresurę, żeby się tym zająć, to ja właśnie tą sytuację musiałem przetrawić i, że tak powiem, dać sobie pozwolenie do tego. Bo cię to zaintrygowało, dlaczego nie? Tak. O, widzisz, powstało pytanie, dlaczego nie? Twoje ulubione pytanie. Tak, gdzie napisałam, dlaczego nie? A dlaczego tak? Dokładnie. Jeżeli dlaczego nie, to dlaczego tak? Bo wiesz, bo to był ten cytat, mnie zainspirował, że tą pierwszą mową szatana było pytanie, dlaczego nie. I wiesz, ja jak to przeczytałam, to nie przyszło mi też na myśl, patrz jakie to jest, bo to jest prawda, nie przyszło mi na myśl, co miał na myśli autor, tylko też chyba czytam cytat, nie? I też myślałam, a dlaczego nie, a dlaczego tak, bo tak, bo jest prowokacyjne, bo jest tendencyjne, bo wymusza do odpowiedzi. Nieważne, czy zadajesz komuś, czy sobie, tylko wiesz, no pada ci pytanie, dlaczego nie, i możesz sobie rzucić różnie, albo dlaczego nie, bo tak, albo pytasz siebie, co się stało, dlaczego tak zrobiłam.
co tym pokierowało. Ale można w obydwie strony, dlaczego nie zrobiłem? Tak, dokładnie. Dlaczego tak zrobiłem? Tak. Ale to już jest zauważenie siebie, mieć odwagę. Ale wiesz, bo też napisałam, że to jest prowokacja, ale dlaczego jest od diabła? Bo co? Bo jest skrót myślowy, bo jest pytanie proste, krótka piłka i może szybciej znajdziesz odpowiedź, niż rozkładanie tego bardziej na czynniki pierwsze. A co? Wszystkie skróty są złe, są ba, bo są prostsze. To co? To jest takie diabelskie? No bo słuchaj, taki cytat był. Że pierwszą mową Szatana do ludu ludzkiego było pytanie, dlaczego nie, że ono jest takie prowokacyjne. Tak. No, bo to jest taki skrót myślowy, wiesz. Anioł ma czas na wszystko, się będzie plątał koło ciebie, będzie ci tak, wiesz, a diabeł wszystko, wiesz, tak szybciej. Róg cuk. Róg cuk, dokładnie. A dlaczego nie? Ale pisząc to, ja myślałam też o tym, jak myśmy nieraz rozmawiali i od czego to się zaczęło, że to pytanie, dlaczego nie, towarzyszy mi tak naprawdę od bardzo dawna. Od jakiegoś Mi przy mojej ciekawości też, dlaczego? Właśnie, od jakiegoś takiego pewnego momentu dojrzałości, od jakiegoś takiego wieku, gdzie byliśmy nastolatkami, a my byliśmy wcześniej dojrzali, więc wcześniej zaczęliśmy się nad tym zastanawiać i mniej więcej w takim okresie zaczęło i to pytanie, dlaczego nie? Potem był szereg sytuacji w moim życiu, gdzie dlaczego nie i potoczyła się jakaś akcja różna, czasem fajna, czasem nie, a potem to się skończyło na tym, że myśmy zaczęli intensywnie obydwoje rozmawiać i między nami to padało to agresywne dlaczego nie, które dla nas nie jest agresywne, tylko jest normą. Tak. Bo dla nas to jest normalne. I nam się nie kojarzy to z niczym złym. Tylko właśnie z czymś naturalnym. To jest po prostu wyjaśnienie. Pomimo, że jest tak, jak kiedyś tutaj ta dziewczyna zauważyła, że to jest bardzo osobiste. No bo ona to tak odebrała, no bo pytasz się kogoś o coś, a dlaczego? Zbędnych takich po prostu anturażu, wiesz, tylko po prostu dlaczego? Ale co właśnie ktoś paraliżuje i czuje się zobligowany. Ale dlaczego się wstydzi to ujawnić? Tak, dokładnie. Bo się pojawia wstyd. I to jest takie, wiesz co, ruszenie. Tak. Takie to dlaczego nie? Ale nawet już w tym momencie można zauważyć właśnie, już choćby właśnie po tym, że nie chce się tego powiedzieć na głos, tak. To... Ale myśli krążą. Zaczyna się, oczywiście, uruchamia się. Oczywiście, tak. Wiesz, te kulki one gdzieś się znajdą ujście. Tak. Kulki się zaczynają odbijać. Tylko że najlepsze w tym wszystkim jest to, że po usłyszeniu pytania dlaczego nie, de facto kiedy sami jeszcze nie wiemy, jaka jest odpowiedź, pierwsze co się nasuwa, mam takie wrażenie, a dlaczego kurwa nie? Aż wzmocnione są sobieszczyzną. No, ale to jest tylko moje odczucie, bo przynajmniej ja tak miałam to w moim doświadczeniu. Gdzie jeżeli czegoś nie zrobiłam, albo żałowałam, że nie zrobiłam, albo zastanawiałam się, czy to zrobić. I rozmawiam z kimś o tym, a ktoś prosto zapyta, na dlaczego nie? Już na zasadzie ciekawości nawet, tak na spokojnie. I wtedy ja zaczynam się pytać, a dlaczego właśnie nie? Może tak. Ale to tak samo jak ten Rafał Mazur w tym właśnie, czy motywacja jest dla idiotów. Właśnie mówił, że skoro... Nie, to było w Bezwstydzie. Znaczy on to poruszał w kilku, tak, w latach. Tak, no bo to jest taka kompilacja. Nie, to było w Bezwstydzie właśnie, że jeżeli coś ci nie wychodzi, to miało ci nie wyjść, ponieważ cię to chroni. Bo gdyby ci w danym momencie wyszło, mogłoby ci zaszkodzić. No bo motywacja jest taka sztuczna. Tak, bo to jest zmuszanie się. Łapka konsekwencji. Postawienie sobie celu jakiegoś i chyba nie do końca przemyślanego, czy ja tego de facto chcę. Tylko klapka na oczy, stawiam sobie jakiś cel do osiągnięcia. Kiepsko. To jest takie ciągnięcie się za ryj. Takie ciągnięcie się na siłę, za ryj, dokładnie. Ciągnięcie się za ryj. No tak. Ale może też czasem są takie pociągnięcia pojedyncze potrzebne też. Są, ale to nie o to chodziło. Ale to można to inaczej żeby zrobić. To negować, no, bo... Na przykład tak idąc stresurą Matrixa. W momencie, kiedy zaczniesz zauważać siebie, że nie masz motywacji, dojdziesz do tego, przyznasz się przed sobą, dlaczego jej nie masz, bo może na przykład chcesz się zmotywować... To się okazuje, że ona ci jest niepotrzebna. Że ona ci jest niepotrzebna, sam bo działasz. Może na przykład być tak, że ty się na przykład krzyżujesz, wieszasz, biczujesz za to, że czegoś nie robisz, szukasz tej motywacji, żeby tak, tego zrobić, czuję się, ale to jest tego nie chcesz zrobić. Nie chcesz zrobić, ale to jest moja motywacja i ja to muszę zrobić. To tak, jest zmuszanie się. Ale to też to może być program lojalnościowy, bo to możesz chcieć zrobić na przykład dla rodziców, ponieważ sobie wkręciłeś, że... jakiś tam program lojalnościowy z przeszłości, że chcesz coś na przykład mamie czy tacie udowodnić. No bo jest to i to nie jest zgodne z tobą, tylko ty cały czas udowodniasz coś rodzicom. Tak. Ja spotkałem taką osobę, zawodowo odnosi sukcesy, ale to jest cały czas udowadnianie mamie, że ona jest zdolna.
ona musiała mieć co najlepsze oceny w szkole, świadectwa z paskiem, wszystko najlepsze, musiała być pierwsza, druga opcja nie wchodziła w grę, ona z takiej rodziny wyszła. Straszny kierat. Znaczy, o, bo taka mama to właśnie jest taki kierat. Ale to jest cały czas robienie tego dla mamy. A propos motywacji i a propos właśnie nierobienia, znaczy a propos właśnie bardzo potrzebowania tej motywacji, zauważyłem sobie jedną rzecz akurat przy graniu na gitarze. Miałem coś takiego, że w pewnym wieku tam po prostu zacząłem i obciąłem się na tym, że po pewnym czasie straciłem, właśnie nie było tej motywacji, nie chciało mi się. I ja wtedy zauważyłem jedną rzecz, że często sobie wyobrażałem, że to moje granie prowadzi do tego, żeby zwłaszcza pochwalić się ojcu, że umiem. Dokładnie. To jest właśnie program lojalnościowy, bo w momencie, kiedy to robisz dla siebie, a nie dla kogoś, nie potrzebujesz motywacji, po prostu robisz to, bo ci to sprawia i tak w momencie właśnie, kiedy to zauważyłem, zrobiłem coś takiego, że odwróciłem całą sytuację, powiedziałem sobie, dobra, mam już ten sprzęt, czego by z niego nie korzystać, ale teraz nie w Minecraft, żeby się chwalić, tylko bo chcę robić to, tak żeby nic. Chcę wydobywać dźwięki, które mnie cieszą. Tak. No. Jebać, i ciary na plecach. Jebać teorię muzyczną, jebać w określone kierunki, robię to tak, tak, żeby mi to sprawiało. I to jest ta pozytywna motywacja i wtedy tak, ona jest taka pozytywna. Bo to nawet nie jest motywacja, po prostu to jest robienie tego, co się chce, coś robić, tak, co się, nie co jest się kocha. Motywacja, tylko bardziej chęć na tak, coś... tak, to się po prostu chce. Tak to zrozumiałam, że zmieniłeś, nie wiem, rodzaj muzyki w okoliczności, kiedy grałeś? Zmieniłem po prostu podejście. Zmieniłem samo podejście, przestałem... zmuszać się na przykład do ćwiczeń, żeby coś robić, żeby się szlifować bardziej w tym, żeby być coraz lepszym, żeby się... Drugim Santaną albo kimś tam... Że lubię to zagrać, tamto zagrać. Nie, po prostu biorę sprzęt do łapy, bawię się tym jak cieszy dziecko. Tak. I nagle zaczynam w internecie na przykład znaleźć poradniki, które dopiero teraz sprawiają, że ja się zaczynam posuwać do przodu też właśnie w tym. Bo to jest nie czyli przestrzeń ci dostarcza tak naprawdę tego, co w danym momencie potrzebujesz. W momencie, kiedy zmieniłem swoje podejście do tego. Tak. Przestrzeń zaczęła właśnie... No bo bez zmuszania się, bez tej właśnie motywacji, która jest zmuszaniem się. No to tak jakby się, słuchałem tego właśnie bez wstydu Rafała Mazura. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to odeślę na blog Zen Jaskiniowca, tam jest do kupienia za nieduże w sumie pieniądze, dwuczęściowe nagranie. I właśnie tam koncepcja odwróconej paranoi. Bo paranoja jest tak, że wszyscy są przeciwko tobie. Odwrócona paranoja, wszyscy chcą ci pomóc. To jest kwestia, jest jak myślisz, że jest. Ja to ostatnio przerabiam. Tak naprawdę, właśnie tak jak mówiłem odnośnie tego, że chcę założyć działalność i tak dalej. Przez 3 lata się bujałem z tematem, cały czas widziałem przeszkody i że się nie uda. W pewnym momencie stwierdziłem, nie, a ja zmienię podejście i uda się. No bo to się ma nie udać, nie? Tak, w półtorej tygodnia się tak wszystko poukładało, w półtorej tygodnia się ułożyło to, co przez 3 lata męczyłem jak osioł pod górę. No, a się okazało, że tak naprawdę góry nie ma. Co było tak naprawdę, że ja usypywałem tą górę, a później próbowałem pod nią wejść. A jak już zaczynało mi coś wychodzić, to ja usypowałem ją jeszcze wyższą, żeby się niemożliwa wydawała. Kopanie dołków pod sobą. Tak, ale właśnie, ale to też jest jedna z form. Jak sprawić, żeby góra się wydawała większa? Kopać doły. Kopać doły. Tak. Tak. A powiedz jeszcze, co spowodowało, że w ogóle zacząłeś grać na gitarze? Gra komputerowa. Guitar Hero? Dokładnie. Akurat miałem taką sytuację, że dziś, bo ta gra strasznie upraszczała system, to jest łatwe, spoko. Akurat właśnie mój ojciec kiedyś grał na gitarze, miałem po prostu. No to mówię, to weź pokaż, ja sobie spróbuję to tamto. Stąd mi się to wzięło. Znaczy ogólnie też dobrze czuję muzykę, wiesz, także to był pierwszy instrument, który miałem pod ręką. Może kiedyś byście z Andrzejem zagrali intuicyjnie. A ty na jakiej gitarze grasz? Też elektryczną. Bo podoba mi się to Andrzeja. No, właśnie będziemy ten... na początku lipca organizować spotkanie, chłopaki przyjadą, dadzą koncert. A to jest takie intuicyjne, czyli rozumiem na czuja, granie tak, na czuja. Po prostu zgodnie tak, z chwilą, śpiewanie, granie na czuja. Flow? Dokładnie tak. Tak.
No ja na przykład jeśli chodzi o pracę z głosem, ja ostatnio doszedłem dlaczego ja w ogóle słuchałem swojego głosu. Zacząłem śpiewać w samochodzie i zacząłem słuchać swojego głosu, dlaczego on jest taki płaski i ja bym to określił mianem kwadratowy. Przypomniało mi się w szkole podstawowej, jak były lekcje muzyki. To co było? Uczymy się piosenki, ale było na zasadzie coś tam wytłumaczyć. Zaśpiewać, ale jak coś nie wychodziło, to nie było powiedziane, jak to poprawić, nie było zajęć tak naprawdę, żeby to poprawić, tylko siadaj, masz truje, dwuje ze śpiewu, nie umiesz tego zaśpiewać, źle śpiewasz, ale nie było wychodzenia z tego, w jakim momencie się znalazłem. Z faktem dokonanym. Nie? Tak, dokładnie, zostałem oceniony, ja tej ocenie uwierzyłem, bo pani nauczycielka przecież jest autorytetem. I tak naprawdę to było na zasadzie, masz ocenę i ja sobie ją przykleiłem do tej pory. Skoro ona stwierdza, że ty nie umiesz, to nie umiesz. To nie umiem, dokładnie. Więc no, 25 lat życia w przeświadczeniu, że nie umiem śpiewać. Ale tak naprawdę jak zacząłem jakoś tam śpiewać do kawałka, który leciał w samochodzie, też zauważyłem, że strasznie skokowo zmieniam tonację. Także to bardziej przypominało przebieg cyfrowy niż analogowy, bo był właśnie po prostu schodki. Właśnie miałam to mówić, no, że, tak, że przypomina tą pracę twoją, którą ty lubisz. Tak, czy techno, DJ-ka i... Ale stwierdziłem, że... Toto? I będę się bawił głosem. To, czego sobie odmawiałem przez te wszystkie lata, żyjąc tą oceną. Zobaczymy, do czego to doprowadzi. Może akurat mój głos jeszcze bardziej mi się spodoba, bo jak już w mowie mi się zaczął podobać, tak w śpiewie jest tragedia. Ale spinam się tutaj i po prostu taki płaski głos, to już krajelnica do chleba więcej wydobywa z siebie. Także pijemy za Toto. Ciekawa muzyka teraz leci. Proszę podać coś jeszcze? Czy tutaj piosenki, która leci? Dobra. Ja poproszę herbatę jaśminową. Nie to, co ma kolega. To zielone. Zielone, tak? Oczywiście. Dobra. Z jarmużem? Dobre. To jest to z jarmużem? Nie, to jest... Ja nie mogę powiedzieć. Dobrze, tajemnica lokalu. Nie, wszystko jest w karcie, także... Jabłko, awokado, szpina. Nie, to jest kosmita wrzucony w blender. Także to nie jest wegetariańskie. Jest, jest. To jest wegetariańskie. Mogą nie być wegetariańskie. Tak, zblendowany kosmita przepijany przez słomkę. Kolega nie przepija przez słomkę. Tak, ja po barbarzyńsku biorę sobie słomkę. A nie, to jest antenka, czyli odbiór. No, to jest urządzenie nadawczo-odbiorcze. IT phone home. Byłoby. Odstawiam. To co mówiliście z tą motywacją i z tym, że jak ona nie działa, to znaczy, że znak, że co, że w jednym kierunku trzeba iść, to tak trochę żeście mnie zagięli. Ale prosto siedzisz. Zresztą za mało cię zagięliśmy. A no bo wiesz, wszyscy... A czekaj, nie, teraz się, wiesz, jak mówię, że jest zagięta, to tak... No to zagięta, bo chodzi o to, że wszyscy tylko tym słowem operuje. Motywacja, motywuj się. Tak, ale tak naprawdę z czego wynika motywacja? To cię zamotywuje. To korpo, wyniki i zapierdalanie. Dlatego, bo tu się zrobił taki nowy pogląd na to. Tak, a to... Tak jak kiedyś Andrzej z Olegiem mówili, że mają propozycje z różnych firm, żeby zrobić coachingi dla pracowników, tylko oni wprost mówili, że niech się firma nie spodziewa nie wiadomo jakich wzrostów sprzedaży, bo tak naprawdę to może siąść jednej, dwóm osobom, że one się odnajdą w tym, że będą sprzedawać, nabijać wynik, a reszta nagle może odejść z pracy i zacząć sadzić kwiatki. Albo gdzieś po prostu wyjechać. Dokładnie, bo zaczną... Otworzą nowe perspektywy. Dokładnie, otworzy się umysł, zauważą siebie i zaczną robić... Patrząc właśnie długoterminowo, to też może być plusem dla firmy. Skoro... Oczywiście, że tak, tylko że tu jest kwestia zaufania i w ogóle wiary w to, że to pomoże, bo zadowolony pracownik to jest skuteczny pracownik. Tak.
Wiesz, tylko, że... Niestety nie mamy już jaśminowej, czy mogłaby być jakiś inny, na przykład podobny mamy... Ja tu mam cię szczęście, jakiś mamy... Ulala! To jest znak, że musisz nowych dróg szukać. Dokładnie. Wpadnij w rozpacz, desperację i wtedy zamawiaj. Zagięło cię dlatego, że to jest takie sztampowe z tą... Milki Ulong. Tak, mamy. Do czegoś tam się zupełnie nie trafiło sedno. Nie, Milki Ulong to bardzo się falicznie kojarzy. Ale skoro się nawarstwia, to może nie masz dojść do końca. No bo wiesz, ja przerwałam Teresia, a Teresa mówi, że ją to zagięło, dlatego że właśnie to tak było z tą motywacją. A kiedy coś próbowała robić na siłę, to było to się pod górę. Nawarstwiało tak, że nie byłaś w stanie. No. I cały czas ta góra zaczyna rosnąć. To znaczy, że kopiesz dół. Bo tak naprawdę góra się nie zmienia, tylko twoja perspektywa. A później się znajdujesz w tej studni, jak ten osiołek, który był koniem. Też coś tam pisałam swego czasu o tym kopaniu, coś, no, ale ryje pod sobą kobiety. Tak, ale tak jak ja zrobiłem ten wpis na Niepokornym Medium, właśnie, że są dwa sposoby wyjścia z czarnej dupy. Dedukcja, czyli, że tak powiem, wysranie się na świat drogą, którą tam weszliśmy, albo pójście dalej i dojście do... Do drzwiom. Tak. Dokładnie. To jest wtedy indukcja. Dokładnie, indukcja albo dedukcja. No albo tak jak było w tej przypowieści o żabie. To też gdzieś tam w jednym z pierwszych filmów Tresury była odpowiedź. Tak, że żaba wpadła do studni i nie mogła się wydostać. I tam siedziała. Co jest paradoksem, ale... Znaczy zależy, ile studnia miała kręgów, nie? W pewnym momencie zaczął padać deszcz i żaba zapomniała, że potrafi pływać, ale woda podniosła się tak w tej studni, że ona po prostu z tej studni wyszła. A ona liczyła na to, że ona chce zginie od tego deszczu. I tak, że ona już tam umrze. A się okazało, że wyszła, nie umiejąc chodzić, dokładnie. Nastawiała się na pływanie. Znaczy w ogóle zapomniała, że umie pływać. Zapomniała, dokładnie. Żaba zapomniała, że jest żabą. No to ja znam, ale to maślance. Trochę inaczej. Oczy, opowiadaj. Były dwie żaby, które wpadły do maślanki. No i jedna zaczęła się topić. A druga po prostu już była w desperacji, tak? I zaczęła machać tymi łapami, a żubiła masło i wyszła. Ty ślizgiem, dobre, z impetem. Tak. Jakie, to jest dobre. To właśnie po egzaminie z ekonomii moja przyjaciółka Ukrainka mi to opowiedziała. Dzisiaj motyw Ukrainy. No, że ja przypominałam jej tą pierwszą żabę, a ona z kolei była tą drugą, że jak już coś chciała, to po prostu machała tymi łapami i mówi, że musisz z tej drugiej żaby więcej wziąć. No i, dokładnie. No i to sobie zapamiętałam. Ale ogólnie z machania łapą to różne ubijanie wychodzi. Mężczyźni zrozumieją. No nie topiła się w tej maślance, jak w tej mieliźnie, tylko dokładnie, zrobiła se masło. Ale to wiesz, jak już się masturbować, też. No. No to się trzeba machać przy tym. Tak. Oj, myślę. No a nie? A nie? No a nie? Nie, mnie fascynuje temat mi się tak... W każdym spotkaniu zawsze porusza temat... A ja ci zaraz powiem dlaczego. Ja też. A ja ci powiem zaraz dlaczego. Nie ma zawsze, nie wiem. Możliwe, że tak. Ale mi się tak. Zawsze. Jedną rzecz sobie sprawdzę. Jeszcze jak to ja wtedy coś dodaję, ale dzisiaj nie dodała. Właśnie nie dodaję. Co ostatnio coś jak polepszyło się coś? Nie, po prostu się nie wypowiadam. Ale może zacznie się Oktawia wreszcie wypowiadać. Z tego względu, że też wykonała ostatnio, to ją pochwalę publicznie, wykonała duży krok i zaczęła sama nagrywać swój głos i go odsłuchiwać. I wręcz stwierdziła, że jest fajny. Jest przyjemny. Bardzo. Dobrze, to nie rozmawiajmy teraz o moim głosie. Ale głośniej, nadaj temu tembr. Ale jest przyjemny, jest stonowany, nie za głośny, nie za cichy, bardzo przyjemny. Ale bardzo kobiecy. Weryfikujemy. Później pokazamy jeszcze. Ale
dzisiaj coś się szykuje, ewidentnie. No tak, tak, na pewno. Ja jestem ciekawa, co z tych ćwiczeń wyniknie. No, a nie musi, to dla mnie. Natomiast powinieneś wiedzieć, że jak się siedzimy do czegoś zmusza, to ja tym bardziej nie będę chciała. Że co? A ja to Michałowi kiedyś powiedziałam. A ja jestem heretykiem, tak, i ci udowodnię, że... Im bardziej będzie napierał, to tym większy będzie bunt. No i dobrze. Jak on mówi, dobrze. Że to się pochwal, no to ja po prostu myślę, że nie. Nie, nie. A nie masz czasami ochoty pierdolnąć go patelnią? Znaczy ja jestem elfem? Nie, po prostu odpowiedz krótko, masz czy nie? Mam po prostu ochotę wyjść z domu i się pożegnać. O nosie pierdolnięcia patelnią, to mi się przypomnie książka Pratchetta Wolnicy Ludzie, gdzie właśnie królowa elfu została patelnią załatwiona. Chyba tak. Teraz czy ja mogę spróbować tego zielonego... Kosmity? Zblendowanego? Zblendowanego. Ogólnie przyszedłem, nie chciałam zrobić, nawet myśli. O kuchnię. A czekaj, budzi się załza. No kurczę. Nie, tylko po prostu czasnąć wyjść. I tyle mnie widzi. To często. Ja będę herbatę wyjść. Emocje są skazane, żeby ich nie było chyba tylko w tym przypadku, żeby kogoś nie zabić. Ale niejednokrotnie w cudzysłowie masz na to ochotę. Ja nie. Ale to jest, to jest integracja ciemnej strony. Ja właśnie nigdy tak nie miałam. Nie miałam takich myśli, że komuś coś A to może trzeba zacząć. Bo chodzi o myśli, nie o myśli, które chcesz wdrożyć w czyny, tylko o samą myśl. Ale no to znaczy, że opierasz swoją ciemną stronę. A dlaczego? Czy każdy musi mieć tak samo? No tu ma rację, ale jesteśmy drapieżnikami, to jest nasz instynkt. Ale tak wcale nie musi być. Ja już jasno mówiłam. Tak, mówi tak, że tak jest właśnie jedno. Ja mówię, ale właśnie może nie. Ale tu jest sytuacja podobnego, jak chłopaki mówili, że czasami po dłuższym czasie przebywania w hospicjum, gdzie pomagasz tym ludziom i ty chcesz im pomóc, to w momencie pewnym, w akcie humanitaryzmu, w desperacji, to byś po prostu tych ludzi poodcinała. Żeby im pomóc. I teraz tak, to jest niby ciemna strona myślenia. Ciemna, ale tak naprawdę nie. To jest co innego. To jest co innego, jak ulżyć na kogoś. Bo chcesz ulżyć, ale wiesz, już strach pojawia się sam w sobie, o czym ja w ogóle myślę, nie? Że no to i to jest odbieranie sobie prawa i odbieranie sobie prawa, sposób. Jeżeli to cię przeraża, ale to jest normalne odczucie. Dokładnie. Niepodobna. Nie akceptujesz tego, że potrafisz być okrutna. Właśnie to jest akceptacja ciemnej strony. Ale są czasami takie sytuacje, ale ty nie że możesz tak. powiedzieć, mogę. Że tak właśnie jest. Robię to. Jest. Mogę, pozwalam sobie na to bezczelnie. A jest jeszcze taka sytuacja, że myślisz, że tak pierdolę łabym, ale mi się nie chce. A to już... Sama chęć powstaje, tylko po Dokładnie. Prostu już ci się nie chce. Dokładnie, nie zasługuje na ten wydatek energetyczny. I fizycznie dokładnie powinien go poczuć, ale mi się nie chce. Ale na przykład to, co mówi Oktawia, to do mnie przemawia, bo na przykład jeżeli ja jestem w jakiejś relacji i nie wiem, ktoś mnie zaczyna, nie wiem, irytować, drażnić jakkolwiek, nie? Wracamy do tematu desperacji naokoło. Czy to chwilowo, czy systematycznie? To mi się ciekawi. To wtedy ja wcale nie mam ochoty komuś, nie wiem, uderzyć go czy tą patelnią czy coś, tylko po prostu uważam. No dobrze. Raz powiem spokojnie, nie skutkuje. Drugi raz, trzeci nie skutkuje, no to wtedy wychodzę. Może właśnie facet czeka na ten wybuch. Bo jest... No to może czekać. Taką wybuchową i krzyku. Jak rzeczywiście na to czekasz. A jeżeli już zbyt długo jestem w takiej sytuacji... Patrz, jak się ożywiła, jaki uśmiech. Dobrze, w końcu powiedziałam. Już dawno tak się szeroko nie uśmiechała. Cały czas ma jakieś zarzuty w stosunku do niej, w cudzysłowie, prawda? A czemu to są? Prawda? To w końcu się odgryzła. To słuchaj, bo jeżeli ona słucha, bo ty masz taki problem. Oczywiście. No dlatego mówię, jeżeli ktoś słucha cały czas, bo ty masz taki problem, a taki, to nic innego ci się nie nastawanie, to jest tylko kurwa z niej. No ale to jest też kwestia określenia siebie w tym wszystkim. Co nie zmienia faktu, że może być irytujące. Oczywiście, że jest. I tu jest ta irytacja, gdzie jest właśnie złość i która ma prawo się pojawić, ale ja mogę reagować na swój sposób. Tak. To jest twój sposób, że twoja ta czarna strona, ciemna strona wyjdzie, a mój całkowicie inny sposób, mogę nazwać to jak chcę. Oczywiście, że możesz. No, a właśnie, że nie mogę. Możesz. Według ciebie nie mogę. No możesz, ciebie oczywiście, jest że tak, możesz. Tak i tak. Sam mówisz, że są nie, ja mówię tak, ciebie, jak jest według mnie. Ale u ciebie mówisz, że tak naprawdę uważasz, że jest ta ciemna i ta jasna. A kiedy ci mi mówisz, że widziała różne odcienie? Aha, że jest tęcza, czy aha.
Czyli tak. Nie, nie, że jest tęcza. Czarny, biały, nie, albo można działać 0-1, nie, bo to tu są wymieszane dwie rzeczy. Nie, bo czasem jest tak, że sytuacja jest widziana na zasadzie 0-1, jest albo czarne, albo białe, ale czasami jeszcze może być przejście tonalne, nawet na przykład kilka odcieni szarości. Chodzi, ale to będzie tylko szarość z tego. To masz, ale może mogą być też kolory. To jest wszystko, na ile sobie ktoś pozwoli. A jaki kolor ma desperacja? A jaki chce, żeby miała? Właśnie. To może mieć czerwony, może mieć szary, czarny, dokładnie, biały. Dokładnie. Wiesz, na przykład możesz sobie dress code ustalić, że na przykład jak jesteś zdesperowana, to ubierasz ciuchy w takim kolorze, a jak jesteś w wiesz, możesz na przykład całą swoją szafę ustawić pod kątem nastroju. Bo przecież możemy być desperatami, ale nam powieka może przy tym nie mrugnąć. Chcecie robić z zimną krwią. Tak. Dokładnie. Aż się szron osadza na skórze. I wtedy może być biała, lodowata, taka zimna, nie? Dokładnie. A jak to robisz z furią, to będzie czerwona, nie? Powiedzmy. Ja tak powiem, furiastyczne spodnie i zimna góra. No. Ludzie się patrzą na jak na kosmitę, zauważyłeś? I dobrze. Znaczy, no mam na to wyrąbane. Ale mam nadzieję, że mnie nikt nie zblenduje. Na nas się patrzą. A może się patrzą właśnie na to? Patrzą się na napis, wiesz? Tak? No i dobrze. Aha. Marketing. Kto przechodzi, to tak, wiesz. No. Zanim tylko sobie roll-up zrobimy i tu postawimy. No, będzie jeden będzie twój. Drugi, no, a czemu nie? No. Jeden będzie tresura Matrixa, drugi będzie twój reklamujący ubezpieczenia. A co? No, album albo książkę, no nie? No, ale tu jest kolejny paradoks, ponieważ jak tresura Matrixa wychodzi poza wszelkie asekuracje i ubezpieczanie się, tak, tutaj reklama ubezpieczeń. Siedzi twardo jak Sphinx. Tak. Tak, o ile ta motywacja będzie skuteczna. Zaakceptuj, że nie będzie i rób swoje. I tak to działa. Uczysz się z pokiem kogoś grać? Ktoś, nie, czy nie. Doktor YouTube. W zasadzie sam. Tak, doktor muzyki YouTube. Tam też. Sam Rocka albo YouTube. To musisz profil detektywa kazowie poznawać wszystko samemu. O, kolejny detektyw. Tak? Nie zrobiłbyś human design. Ale już zrobił. Tak? No. No jesteś? Detektyw i sekretarz. No, to czekaj, bo ty jesteś detektyw męczennik, tak, ale to detektyw heretyk, bardzo ciekawa osobowość. To z tego projektu. A ja byłam co? Ty jesteś manifestujący generator. W każdym razie tu są projektor. Wow, to takie... Tak, tutaj mamy całe kino, 3D. Nie, 3P. To jest kino 3P, 3 projektory. Tak. Zasilane 3 generatorami. No i każdy projektor ma swojego generatora. To ciekawe. Ciekawe human design się tutaj zamanifestowało. Tak. Jeszcze brakuje manifestora. Ale to i z czasem. A Patrycja? Jest? Projektor. Nigdy nie pamiętam. Manifestująca. Manifestujący generator, tak? No. Także. No ciekawie się zrobiło. No, a propos tej seksualności, o której ty mówisz, to jest coś też, co ostatnio przepracowywałem i też zauważyłem. Nie, znaczy ja to tak nie wiem, żeby cię jakoś tam urazić czy coś takiego, natomiast rzeczywiście na każdym spotkaniu to coś takiego. Ponieważ ja jestem osobą, która, że tak powiem, żyje energią seksualną, ja to wypierałem przez długi czas i ja jestem w stanie seksualność i podteksty seksualne zauważyć we wszystkim. Zauważyłam, że potrafisz. Wiesz, to, że ja to wyparłem w pewnym momencie, dlatego że ludzie się nieswojo czuli, ale to ja sobie ich takich stworzyłem, ponieważ siebie nie akceptowałem pod tym względem. I ja ostatnio zacząłem do tego wracać, ponieważ tak powiem, to jest tak duża część mnie, że tak powiem, wpadłem w taki dół, że widziałem tylko światełko na końcu tunelu. Ja to zauważyłem, kiedy zacząłem bawić się tym i zacząłem mówić ogólnie o seksualności i o tym, jak można działanie naszego wszechświata odnieść do procesów seksualnych. Dlatego na przykład jak ostatnio stwierdziłem w ogóle, jak moje życie wygląda seksualnie na zasadzie załatwiania różnych rzeczy. Ja sobie odbierałem prawo do popełniania błędów. Prawo do popełniania błędów sobie
prawo sobie odmawiałem, ale tak naprawdę moje poznawanie różnych aspektów życia, różnych zjawisk polega na zasadzie wchodzę, wychodzę. To co, wejście, wyjście odbieram jako błąd, ja się za to karciłem. A tak naprawdę ja muszę ileś razy poznać zjawisko, żeby tak naprawdę później dojść do sukcesu, poznać je w pełni, zrozumieć, umieć zastosować, wytłumaczyć, czy w jakiś sposób odnieść do pracy, jeżeli pracuję albo ze sobą, albo z kimś. I tak jak nawet ostatnio też było właśnie też penetracja ducha w materię, czyli tak naprawdę działanie z materią, robienie różnych rzeczy, więc tak naprawdę ja odnoszę pojęcie orgazmu jako sukces, czyli jako osiągnięcie pewnego celu, do którego dążyłem. I ja to na przykład zrozumiałem na zasadzie właśnie tego wychodzenia do urzędu pracy, tak to, i to było na zasadzie właśnie wchodzę, wychodzę, załatwię. Dlatego nieraz jestem wysyłany do tego, choć coś załatwić, bo ty to załatwisz. Ja też mi się to kojarzyło, bo też moja mama miała podobnie. Na zasadzie właśnie takiej, że jeżeli coś było do załatwienia, to ona była wysyłana, żeby załatwić, ponieważ jak ją tutaj odniosę się do otworów, że jak wyrzucili ją drzwiami, to wchodziła oknem, a jak... Samo moja mama też taka była. No, ale mówię właśnie odnośnie seksualności, odniesienia tego do seksualności, wiesz, wchodzę, wychodzę, załatwię. No, bo ta Bula się ostatnio pytała, wiesz, ona się tego, że ja wszystko do seksu odnoszę. To gdzieś, a zresztą w ogóle generatory są seksualne. Same w sobie. Ale Michał, one... wszystko jest seksualne. Ale to jest kwestia na przykład tak jak czytałem na przykład o Human Design, jeśli chodzi o seksualność, manifestor, projektor. Ale różnice są. Są różnice, ponieważ na przykład generatory są bardzo seksualne i po prostu żyją energią seksualną, a na przykład jakby się na przykład spotkał projektor z projektorem, inaczej wygląda seksualność, a inaczej jak generator wypełni energią seksualną projektora, już w ten sposób to działa. Ale to tak działa, nawet nie nazywając twoim bez operowania tym humanem, nie? Tak. Po prostu humanem. Human design. No. Po prostu jak się ludzie dobiorą, nie? Dokładnie. Albo to gra, albo nie, albo gra połowicznie, czy tak sobie, czy średnio. Ale to już wracamy do muzyki. Najlepiej, żeby hulało. Dokładnie, tak, dokładnie. Mlaszcze w innej tonacji. No. Spojrzenie. A wierzę, a no, seksualnie się wszystko. Ale to jest też kwestia takiej wypartej seksualności w społeczeństwie, że to jest temat tabu. Tak. A ja jako heretyk jeszcze do tego przełamuję to tabu. Ale tak powszechnie, prawda? Tak, ja wiele razy słyszałem właśnie, tylko wtedy jeszcze nie rozumiem heretyka. Jak ty możesz z tego żartować? Jak ty możesz mówić o tym publicznie, przy wszystkich, w towarzystwie? Znaczy nie miałam nigdy takich problemów, ale wiem, o czym mówisz, jak to może być postrzegane. Ale pewnie się spotkałaś z takimi osobami. I jak są odbierane? To znaczy, nie miałam takich zarzutów, że jak mogę. Ale nie, że ty spotkałaś osoby w swojej przestrzeni, które tak się zachowywały. Tak. Poza mną. W stosunku do mnie, że się dziwiły, prawda? Na przykład, albo tak. Że w towarzystwie mówiły o otwarciu o rzeczach seksualnych, żartowały. Była o rzeczy seksualnych. Że nie na zasadzie, jak ja mogę to robić, tylko na zasadzie, czy jeżeli tak mówię, czy to de facto tak robię. I to było głupie pytanie akurat. Tak, bo... ale od razu właśnie jest, że czy ktoś tak robi. Ula czasem zadaje to pytanie. Odpowiedziałam na to krótko. No skoro tak mówię, to czy ja tak robię? Głupi się będzie zastanawiał, mądry wie, no proszę cię. Ula. Poza tym to jest dowolna kwestia interpretacji. No, podsumowany temat. Ja chyba stąd pójdę w ogóle. No. Dzisiaj ja nie jestem. Nie, po prostu weź na etap mądrości. Masz to dzisiaj wyłożone. Dzisiaj, słuchajcie, nic ja wiem, że krąży ta teoria cały czas, że krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje, ale to też jest po prostu nie niewydojona. Dokładnie. Dokładnie, tu nie ma nic wspólnego z seksem. Także to jest takie, wiesz... No, ona jest po prostu niewydojona. Ona się drze po prostu już... Albo ma coś do powiedzenia. Tylko nikt jej nie rozumie, więc ryczy jeszcze bardziej. Czyli może to się wiązać z tym, że tak, dużo ryczy, mało mleka daje, czyli jest niewydojona, czyli jest w potrzebie, ale tak, ona woła o tą potrzebę. Ale to wiesz, może mleko się skisnąć, albo po prostu ktoś na to wołanie przyjdzie, wydoi, a że tak powiem, gospodarz nawet o tym nie wie i mało mleka wydoi, bo ktoś już w międzyczasie załatwił temat. Tak czy inaczej gdzieś energia uszła. Proszę? Tak czy inaczej gdzieś energia uszła. Tak, gdzieś energia znajduje ujście to mleko. Ale widzisz, bo a propos tego, co ty powiedziałeś, jak się te energie w łóżku mogą dobrać, nie?
to na przykład ja nie ufam nigdy komuś, kto... Bo tak, potrafię luźno na ten temat rozmawiać i zdarzyło się kilka razy, że ktoś powiedział wprost do mnie... Tak, to siądźmy koło siebie i porozmawiajmy o tym. Ale słuchaj, bo zdarzyło się tak, że na przykład dwa razy w życiu, że ja usłyszałam wprost od kogoś, że ktoś jest dobry w łóżku. Ale przepraszam, kto ma to stwierdzić? Dokładnie. Ja nie przeczę, bo on może być. I dla kogo? Wiesz, czy on jest dla siebie dobry w łóżku? Czy dla siebie, czy dla kogoś? Poza tym zgrania, z iloma partnerki miał... A każda może mieć inne... potrzeb. Tak, a każda może mieć inne zdanie na ten temat. A tak naprawdę, czy on jest dobry i czy jest dobry dla mnie, to ja to stwierdzam. Wiesz co, to tak naprawdę... I niestety było tak, że kiedy padło to słowo, że jest dobry, a się potem okazało, to wcale nie było dobrze. No różnie jak młot pneumatyczny i myślę, że jest dobry. Heblowanie. O, albo na przykład, dokładnie. Aż na skórę leci. Tak. Nie. Bo nawet pompa z nawilżeniem ja nie wyrabia. Ja wiem, że ktoś ceni siebie i swoje wartości i uważa się za Boga seksu, ma do tego prawo. Ja nie przeczę, tylko no pytanie tak, dla kogo, nie? To wiesz, Bóg seksu może, że tak powiem, sam załatwić. Bo może mu to powiedziało 15 czy 20 pan, ja to szanuję i na pewno im było dobrze, skoro on tak twierdzi, bo ja nie posądzam nikogo o kłamstwo. Tylko, że halo, no nie spieszmy się z takimi teoriami, bo no, ale to jest bez sensu. Po co siebie tak reklamować w ten sposób? To jest kompleks. Też mi się tak wydaje. Nie chciałam tego powiedzieć, ale powiedziałeś to ty. I tak mi się wydaje. To jest nadrabianie gadką, tylko jaki to ma sens, skoro to wyjdzie? A nie, to ma sens, że na raz chociaż złapię, wiesz? No to jest też szukanie... Na zasadzie... To jest budowanie... Kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą. Zobaczcie, jaki... A już coś się złapie, wiesz? Młody człowiek, nie? A to ja w to wierzę. Oczywiście, my to tylko takich ściągamy. Ty też dzisiaj przecież jesteś mądrą, młodą kobietą. Co jestem? Dzisiaj przeszłaś przecież na etap mądrości. Nie, dobra. Ja wierzę. No ale ty już wiesz. Nie zastanawiasz, właśnie się dowiedziałaś, więc przeszłaś na etap mądrości. Zawsze jak mam do czynienia z młodymi ludźmi, czy w pracy, wiesz, jak nad morze jeździłam, no to pracowałam z 19-18 latkami. I zawsze mam kapitalne doświadczenia, bo to są świetni ludzie, dojrzałe osoby. Tylko trzeba im się dać otworzyć. Świetną wiedzą o życiu byłam po prostu pełna podziwu, że tak fantastyczne. Praktycznie, gdzie jest taka bariera wieku, a rozumiałyśmy się w każdej kategorii. Tak, to jest kwestia też otwartości na to, że nie nastawiasz się na kogoś. Bo na przykład ja ostatnio była właśnie rozmowa na temat uczniów. Nauczyciele mogą dużo na ten temat powiedzieć. To jest też kwestia nauczyciela, bo ja znam nauczycieli, którzy tworzą sobie problemy, szufladkując uczniów z góry na dół i widzą po prostu tą, że tak powiem, zgraję tempoty. A jeżeli na przykład nauczyciele, którzy są otwarci na uczniów... No to jest ten film pierwszy z powiedz mi, z tą blondynką, Michelle Pfeiffer. Gangsta's Paradise? Tak. Dokładnie. Taki przykład to jest. Ona zaufała, że z tych dzieci coś może być. Dokładnie. Bo ich nie skreśliła, nie oceniła ich. Jest jak myśli, że jest. Tak. To tak jest właśnie... też kwestia tego, że jeżeli nauczyciel podchodzi do uczniów i oni to jakoś, to widać, to podświadomie widać, że podchodzi do nich ktoś i widzą, że jest ta osoba... Albo się odbija od ściany. I widzą po tej osobie, że on patrzy i widzi bandy idiotów, tak? Tak. To też uczniowie mają często coś takiego, że oni, dobra, to pokaż myślisz, mu, jakim jesteś idiotami. Myślisz, że tak jest, to tak będzie. Pokażmy mu. Co my się będziemy starać? My robimy swoje, bo na przykład jeśli chodzi o obecne nauczanie, właśnie jak tak słyszałem, że uczniowie nie chcą się uczyć i tak dalej, ale to jest takie nie pamiętam, czy kto to powiedział, ale że żeby po prostu skoro, wiesz, zamiast nastawiać uczniów do systemu, zmienimy system pod uczniów. Kwestia, że dlaczego oni nie chcą się uczyć? No bo według mnie to jest po prostu zbiorowy strajk przeciwko systemowi. Doda swego czasu się wkurzyła i wiecznie na niej wieszali psy, że jest taka plastik fantastik, a że głupia, że IQ i w ogóle i nie wiadomo. Ona powiedziała, słuchajcie, myślcie sobie o mnie co chcecie, jest jak myślicie, że jest. Dokładnie. Mam to gdzieś, jeżeli myślicie, że jestem taka, a nie inna, myślcie sobie. Są osoby, które myślą inaczej. Tak. A to jest też kwestia tego, że no, nie można ceniać osoby, którą się tylko widzi za ekranu. Też. Wiadomo, że jeżeli ktoś pracuje przy myśle rozrywkowym, jest osoba grana dla rozrywki. Ale ta osoba robi performance, więc na podstawie performance'u ciężko ocenić osobowość. Ta osoba wychodzi, gra swoją rolę na scenie. Dokładnie, to już wie, jak to ugryźć temat, jak to zrobić, wszystko to jest za... Tak. Wiesz, bo to, że ktoś jest taki na scenie, niekoniecznie musi być taki w życiu. Są takie osoby, które jedno przenoszą na drugie, tylko trzeba... Ale to jest też kwestia podejścia, poznania, czy tak faktycznie ta osoba robi. Ale to już jest kwestia otwarcia się.
Stworzenia próżni, ale to jest kwestia stworzenia pewnej próżni, żeby ona się wypełniła. Także to jest też to, bo jeżeli coś już jest, tak jak na przykład ktoś ma swoje już przekonania wyrobione jeszcze nawet zanim zacznie, to nic się nie podpasują te przekonania. Ale nie, to nawet chodzi o to, że już po prostu, że tak powiem, kibel ma zajęte, więc już nic do niego więcej nie wsadzi. Bo już się zacznie robić tłok, zacznie się przepychanka i coś zostanie wyparte. Z reguły siłowo. To teraz mi się przypomniało stronę. Wesele Smarzowskiego, jak wywaliło te kible z bigosem, to wszyscy rozwolnienia dostali i eksplodowało. Full. Dokładnie. Narobili bigosu. Tak. Częściowo przetrawione. To Smarzowski zrobił to wesele, tak. Możliwe, nie oglądałem tego, ale... A Smarzowski to ma mocne takie kino. Ale to jest właśnie to, że jeżeli ktoś podchodzi do drugiej osoby z otwartością, to czuć, że ta osoba na przykład jest ciekawa, że jest otwarta, nie czuć. Ma wyrobionych przekonań, więc ta osoba ma szansę się otworzyć, że tak powiem, wypełnić tą przestrzeń, którą tworzy rozmówca i po prostu działać. Zresztą to wszystko w jakiś tam sposób też działa w sesjach indywidualnych. To nie ma miejsca na jakiekolwiek przekonania, bo tu do każdej osoby, z którą się pracuje, trzeba się otworzyć czasem za każdym razem na nowo, ponieważ jeżeli się robi na przykład z kimś sesję w jeden dzień, a później drugą sesję za miesiąc czy dwa miesiące, to osoba przejdzie jakiś pewien proces i nawet żeby poznać, jak ten proces przebiegał, ile on trwał, czy ile trwał czasowo, to wiadomo, ale jaki miał przebieg, jaki ma efekt, trzeba po raz kolejny zrobić przestrzeń, dopuścić do siebie te efekty i pracować już na efektach, a nie na jakichś stereotypach z poprzedniego spotkania. Można pamiętać, co wtedy było i zrobić sobie kontrast, porównanie. Ja zaczęłam pracować na efektach. I ty zaczęłaś pracować? W wyniku obserwacji siebie. Tak, i nagle się okazało, że idzie do przodu. A na przykład wczoraj był taki demotywator i też nawet... Czasami szłam do tyłu, ale to były też efekty i dlaczego tak się działo. Ale na przykład właśnie kolejna synchroniczność. Wczoraj na takim serwisie NineGag pojawił się taki mem, że nie wnikam, jak to matematycznie wygląda, ale że jeżeli dwie opcje, że jeżeli każdego dnia tam było 1,01 do potęgi 365 daje ileś tam 3,80. Tak, ale chodzi o to, że jeżeli 0,99 do 365, to wychodzisz 300 na koniec. Ale sens tego jest taki, i to też Rafał Mazur mówił w którymś tym, chyba to było o tej motywacji. Też właśnie ja wczoraj widziałem ten mem, dzisiaj o tym słyszałem, więc to jest jakaś właściwa droga, bo synchroniczności wyznaczają tak naprawdę właściwą drogę i w jakiś sposób potwierdzają. To tak jak było, że jeśli się boisz, że coś się stanie, a jeśli tego nie zrobisz, to i tak się stanie. Też. Ale chodzi mi na przykład o to, że w momencie, kiedy każdego dnia dajesz z siebie 1% więcej, to tak idąc z tym śladem, po roku masz 385% tego, co było rok temu. Jeżeli odejmujesz sobie ten 1% dziennie, to masz 300 tego, co było, czyli praktycznie nic z tego, co się prezentowało rok wcześniej. To jest jeden krok do przodu, a trzy w tył. Tak samo na siłowni pracuje, że trzeba zwiększać obciążenia, trzeba zmieniać ćwiczenia, dawać siebie coraz więcej. Bo inaczej tak naprawdę to... No bo mówię, jeden do przodu, trzy w tył. Ładnie. Tak najprościej, nie? Krok pesymisty w czaczy. Pam, cza. Ja tak na, jak robię czacze na Zoomie, no to mówię, a teraz krok pesymisty od prawej. Pam, cza. No to wtedy łatwo jest zapamiętać. Ale właśnie to jest kolejna synchroniczność. Miała mnie dosyć. Ale strasznie długo jest. Właśnie. Bigos wywalił. A propos bigosu. Nie, poważnie nie ma i nie ma długo już, no. Teraz się zrobił. Ona dobrze się czuła, że... Nie, no w miarę tu ma telefon. Tu jest telefon. Jej? No. Możesz tam puknąć do niej? Do niej! Co to ja wiem?
Aha, no na przykład dzisiaj sobie coś takiego, że kiedyś wspominałem nawet właśnie, że poszedłem na rozmowę kwalifikacyjną jako przedstawiciel sprzedający samochody. Zawaliłem tą rozmowę, tam sobie poszedłem po pytanie, chyba mówiłem o tym na spotkaniu. No, brakowało ciebie. Coś ci się świeciło, więc... No. I a coś wtedy... ci powiem, co chcę. Oktawi powiem. Dobra. Wtedy tak naprawdę poszedłem po tą rozmowę, zresztą to było też pytanie, tak jak na sesji z Andrzejem usłyszałem, że ile jest warta twój czas pracy, ile warta twoja godzina, na ile siebie wyceniasz. I tak naprawdę no, zawaliłem tą rozmowę kwalifikacyjną, zdaję sobie z tego sprawę, tak naprawdę tam poszedłem tylko naprawdę usłyszeć to pytanie. Że ono tak wzbudziło w takiej konfrontacji, bo na sesji to jest jeszcze jedno, ale przestrzeń mi dostarczyła to pytanie ponownie, tylko że w praktyce... Sytuacja w niekontrolowanym środowisku. Tak, tak. Więc jeszcze się dowiem, czy jakby ktoś inny został przyjęty, ale dziś tak wszedłem na urząd pracy, gdzieś tam na 30 którejś stronie z ogłoszeniami, nagle się okazuje, że jest ogłoszenie o tej samej nazwie. Jestem ciekawy, czy to jest nadal to. Czy po prostu tam ta osoba jakoś się nie sprawdziła, czy poszła do innej pracy. Jutro to zweryfikuję, bo może akurat gdzieś tam coś intuicja podpowiada. No, a najlepsze jest to właśnie, że dzisiaj też oglądałem dużo właśnie takich różnych ciekawostek i porad motoryzacyjnych na YouTubie. Jakoś tak strasznie mi przyjemnie czas upłynął słuchając tego. Właśnie między innymi właśnie jako praca w salonie samochodowym, jeden z odcinków był, sama motodoradca. Jest taki kanał, seria filmów. Właśnie było odnośnie pracy w salonie samochodowym, to mi się przypomniało. W ogóle to uspokaja go, nie mówią o tych częściach, o tych silnikach, o tym wszystkim. No. Ja już nieraz się na tym złapałam, że na TVN Turbo po prostu zatrzymuję się i oglądam, słucham tego. Tak. Turbo wyłączasz. Tak, wyłączasz turbo. Także to... Też ciekawe o to, ponieważ oglądając to nagle wziąłem telefon, zacząłem przeglądać ogłoszenia i trafiłem na to, o którym myślałem. Serum kolega nawet to czy to zrobić połowę? Tak. Tak, 50 ml. Ale serum jest bez sera. Dobrze. I rumu. Jak to ja mogę zobaczyć, co ty robisz? Na przykład cię tym zainteresowała i mogę bym coś chciała. A chciej. Bardzo fajny krem, krem hialuronowy jest rewelacyjny. Są bardzo do ciała, to serum podoczek, nie? Dobra, dziewczyny się wyłączyły. Musisz mi na messengera. Mają temat odnośnie naturalnych kosmetyków, ręcznie wykonywanych. Gdzie ja mam za tym zaglądać? To właśnie taki pijanka się zrobiła. Ja myślałam, że miało ci przysyłać. To wyśle ci. Nie, to ten balsam do ciała w kostce. Ale świetny też kuchnia. Ale nie, ja chcę to samo. Dostałam, właśnie tak mi się skojarzyło, bo do ciała w końcu do WC. Myślę, że mogę kilka serduszek zrobić, jakbyś chciała taką masę. No, naprawdę fajne rzeczy są właśnie z takich naturalnych kosmetyków. Ja uwielbiam musujące kulki do kupieli. Masz takie, które barwią wodę na zielono czy na jakiś inny kolorek. A większego to raczej nie. Takie malutkie te serduszki. Ciekawe. To te różane były cudne. Można sobie fajną przyjemność sprawić. I tak się fajnie masuje łapki. Ale to takie bardziej jest, wiesz... A tutaj rekomendacja, bo no pamiętaj, że to się wszystko nagrywa. Cieszę się niezmiernie. To jest taka... Bójcie ludzie! Nie, to jest marketing szeptany. Dosłownie. No, czyli w kapuszkach, ale... Ty jak w tle zarekomendować? Nie, ja to mam w domu. Ale no, musimy iść na cmentarz. Reklamować w krypcie. Ja sobie gdzieś tam leżę wśród moich kosmetyków. Ja sobie biorę, to mi się zaczyna topić, byłem ciepła, no. Także nie dodaję ani na mokre ciało, ani z nim tamten, tylko po prostu to na mokre. Topi się, bardzo fajnie się topi i się... No. Ale to nie jest ser topiony. Ale wiesz, po prostu no bawy tak mają niestety, no. Nie przerażę. Ale dobrze, miejcie! Dlaczego? Dobra, tak jakby ja to było to coś różane, niewłaściwego. Jeszcze to jest najpiękniejsze. Zielona herbata gdyby była. Tylko, że... Tak, żeby to było różne, czyli różane osobno, zielona herbata osobno, bo czy ty to mieszasz? Ciekawe zjawisko, tłumaczenie się z dbania o siebie i z chęci dbania o siebie. Jest takie pamiętne, takie orientalne, wiesz? Co nie? To nie jest różne, bo to nie będzie drogie, nie? Nie, wcale. To by było 15 zł. Bo baby tak mają. Bo tak. Zielona herbata? Dziękuję. Tak, właśnie tak powiedziałam. Co się stało? Nic. Zielona herbata w takim razie, róża i orient, okej? 3. I serum kolagenowe pod oczy 25 ml. No tak, plus minus 25 do 30, wiesz? No. Okej. Okay.
I jeszcze poproszę algi w proszku. Ewentualnie te... trzy rzeczy. A co robią te algi w proszku? Tylko z czym ja te algi mam mieszać? Rum przegryzany serem i serum z oczy. Maseczkę albo pod na wody. No, czyste algi, ale są zajebiste. Ale czy to jest nawilżające, czy jakie to jest? Nie wysuszające? Wiesz, nie wysuszające. Aha, ale te, też jest maszki. Jak regularnie sobie tak nawet nałożysz, no, tak tutaj, jak tak. Ja sobie tak kładałam, że coś to okay, jednak potem. Coś tak spłycać. Dziecko, gdzie ty masz maszczki? No właśnie, już nie ma. Nie, to są, nie, bo to są potencjalne zmarszczki. Wiesz, tutaj wejdziemy w fizykę kwantową. To są potencjalne zmarszczki. Ja mam już niepotencjalne, ja mam być, te prawdziwe. Nie masz takich. Nie masz. Nie, to jest winylowy zapis doświadczenia. Wiesz, możesz przejechać igłą od gramofonu i się odtworzy. I dlatego nie mogę się złościć. Dlatego pracuję tak nad siłą spokoju, żeby się nie marszczyć. To moja mama tak ma zmarszczko. Lwia. To się nazywa lwia. Mam taką... To jest od myślenia. No też tak słyszałam, ale jest. Myśliciele tak mają. No jak dużo myślę sobie, robię tutaj właśnie taką dupkę. Dwie dupki. A właśnie tak jak ostatnio było... na czymś to było. Właśnie nie też taki mem, że pamiętaj, żeby dbać o kondycję swojego rogu. Najlepiej by było jedno to było takie melioracyjne. Melioracyjna tabliczka z wieloma znaczeniami. Ale ja myślałam, że pamiętaj, żeby dbać o swój ruch. Tak, tak, tak. Świetny lekarz. Koleżanki. Tutaj jak mówisz lekarz, no to tam na pewno koleżanki. No. To ja z Anią tam. W sumie też i też jakoś intuicyjnie miałam zaufanie. Świetnie. Przez przypadek tam trafiłam i chyba się okazuje, że to tak, jedyne miejsce, za którego można trafić. Bo jak już powiedziałam lekarz, to już wiedziałam, że chodziło. Bo się nie łysy. Tak. Skąd się wzięło? Miałam w sierpniu. Nie przeszkadzaj sobie, Michał. W sierpniu tego roku. Brudno. Podążanie w drogę. Właśnie. Masz prawie 10 lat. Intuicyjna etymologia. Tak, to ciekawe w ogóle skojarzeń. Tak, to u mnie jest normalne. Ja mam sobie też czoło. Znaczy w normalnym stanie, to zabawa słowa, gdzie też w jakimś etapie sobie to odebrałem i teraz wracam do tego. Choć ostatnio też się pojawiły słowiańskie pochodzenie słów. Są takie strony na internecie, które wyjaśniają, pochodzenie niektórych słów, ale właśnie z języka słowiańskiego, które cały czas funkcjonują w naszym języku. To jest właśnie porażka. Też ostatnio. Ale rewelacja, wiesz, natomiast co mnie jeszcze kusi. Tak, spoko, wiesz, to nie musi się nagrywać, bo razem, żeby on nie nagrywało to akurat. Co? Uszka, górna ta. Tak powiem, zrobił się dysonans. Ula robi rebelię po raz kolejny, tak jak... Nie ma żadnej Uli. Jest taka, to jest na Ula. Ten temat to Czubaszek miała tą teorię, że nie widzi w seksie nic specjalnego, robi to tyle razy, a usta się nie powiększają. No kurwa, jak ja to przeczytałam, to po prostu myślałam, że padnę. Mówi, bo wiesz, Czubaszek zawsze twierdziła, że seks jest dla niej przereklamowaną sprawą. No bo ja nic nie rozumiem, mówi z tego seksu, robię to tyle razy, a usta mi się nie powiększają. Myślałam, że padnę. No ale to, czekaj, które to a było? A ty mówisz, że Michał krąży koło tematu. Ale nie, to było właśnie wpadka zapadka. Co ty robiłaś rebelię z Eweliną przez pierwsze spotkanie, nie zwracając uwagi na nic i po prostu... Po to tu przychodzisz. Ja tylko dotrzymywałam towarzystwa Eweliny. A dzisiaj komu dotrzymujesz towarzystwa z racji, że Eweliny nie ma? Dzisiaj samej sobie, bo dzisiaj jestem po prostu, czuję się jak jakieś skorupie. Nic do mnie nie dociera. Możesz mówić do mnie, nic do mnie nie dociera. Nie przedrzesz się po prostu, nie wiem. To jest piąty żółw ninja. Dokładnie. Ej, naprawdę, coś jest nie halo. Jestem jakaś taka wyalienowana strasznie. Do tego takiego zmiksowanego jeszcze. Tak, zmiksowalnego aliena. To jest pyszne. A tym bardziej, że będzie druga część Dnia Niepodległości, także też będzie miksowanie alienów. Tam było robienie różnej mazi. No i chyba też obcego nowego kręcą, więc... tak, ma być nowa część obcego. No, a właśnie obcy miał krew w takim kolorze. Czy we wszystkich części była Sigourney River? We wszystkich ona była? Chyba tak. Ciekawe, czy teraz, jeżeli zrobią, to z nią. Czyś czuję, że chyba tak. Ciekawe, czy obcy też będzie... Jajo głowy. Tak. Właśnie, czy ciekawe, czy obcy siwieją? Ja
A to chyba obcy z gatunku kameleonów. I też pomyślałam o skórze, że jeżeli tak? wiele ją, no to ewentualnie może się wieją. Co? Co bieleje to siwieje? Pigmentu, nie? Tak. Bielactwo na przykład. No, masakra. No ja mam. Gdzie? A wszędzie. Tak, wszędzie, nie widać. Jeszcze nie tak wszędzie, żeby się rzucało liczbę. Kurde. Mi się powiększa. Niedługo będę Milka. Łaciata. Łaciata. No. To tylko się trzeba do Szwajcarii na... wysłać na emigrację. No to powiem, że nie, kompletnie nic nie widać. Nie, bo wiesz, nie mam tak dużo jak to nieraz widać. Natomiast no, rzeczywiście na rękach na przykład jak coś to jest fatalne. To wiesz, jakbyś pojechała do Szwajcarii, tak pomieszkać jakiś czas, to zmienisz mnie na Heidi. A mi właśnie zdasz tutaj gdzieś nikogo nie widać. Nie, bo przy tym świecie nie widać. No, ale myślę, że to już zapewne, jeśli chodzi o spotkanie, popłynęło w ciekawym kierunku. Uspokajający jazzik. Zostają takie białe ślady. Teraz zrobimy sobie aftercrafterek. Oficjalną część zakończymy. Tak już zasłuchuję się w ciebie. Tworzysz taką przestrzeń, taką grawitację. Zauważyłem, że spotkanie mają to do siebie, że teoretycznie jest myśl przewodnia. Tak. Która biegnie gdzieś kompletnie później indziej. Tak. Nie jest na zasadzie wykładu, przegabiamy temat, tak? Nie ma czegoś takiego, właśnie to jest najpiękniejsze w tym wszystkim. Tylko ja na to mówię spontaniczna biesiada rozwoju osobistego. Zresztą wiesz, nikt ci nie zmusza, żebyś na przykład możesz sobie w zasadzie robić co chcesz, nie? Tak, biesiada z rozwojem w tle w sumie. Tak, no, w jakiś, ale okazuje się później, że w jakiś sposób to rozwija, ponieważ przez to, że się tyle wątków pojawia... Każdy znajdzie coś dla siebie może. Tak, każdy znajduje coś dla siebie, każdy się z czymś konfrontuje i rozwija to. Można wstać i wyjść i też się okaże, że to nie było dla mnie. Przecież wiesz. I to też jest jakaś informacja. Oczywiście, i to też jest tak. Tak. Do zrobienia kroku naprzód. Tak. I to jest najpiękniejsze. Żeby wiedzieć, czego chce, czego nie chce, nie? No. Pobiesiadowaliśmy, jedzonko dobre. Kurde, dziewiąta. Już? Popatrz się. Ja nie wypiłam jeszcze raz. A jak kurde jest na dziewiątej, to co jest na dziesiątej, jedenastej i dwunastej? Kopciuszkowa 12, jak co by tam wstawić? Zgub pantofelka. No właśnie z tym zgubieniem pantofelka, co by tam wstawić? No jak jest kurde 9, to co jest na 12? Znaczy jak się opijesz, to wrócisz w salaterkach na nogach do domu. Może być taka opcja. Tak, poproszę salaterki rozmiar 44. Z tych fistaszków, co na barze leżały. Tak. A ci co lubią literki na nogach kryształowe. Tak, zamiast brokatu się przeciągło. Zamiast po północy. Miało być kończone, a się rozkręciło, ale też ci co lubią lizać stopy, no to też będą uzupełniać sól w organizmie. No. O, żegamy się na zakończenie. O Jezus. No ale co? A dlaczego zapytaj? A dlaczego? Dlaczego? Dokładnie. Bo ja założył te salaterki. Ale to właśnie sól jest po zdjęciu salaterek. Ja nie ogarniam. Ale, ale wiesz, ale zawsze się jakieś orzeszki jeszcze między palcami mogą trafić. Weź, już przegiąłeś teraz. Już w dermatologię tu nie wkraczaj mnie, proszę. Ale ja nie mówię o grzybach, tylko o orzeszkach. Ale mnie się kojarzy, a mnie się może kojarzyć, jak się mnie podoba. I mnie się źle skojarzyło teraz. Jak nie jestem obrzydliwa, tak teraz. Ale to wiesz, na bose stopy to mogą być orzeszki ziemne. Jezus, dobra, już. Pieczarki. Grzyby. No. Pimp moja pieczarka. Odpicuj moją pieczarkę. Pieczarkiur. Wiesz co, bo ja już sobie pomyślałam o czymś, a już nawet nie powiem, bo ja już mam przed oczami. No to powiedz. Nie powiem. Nie powiem. To opisz. Zrobimy kalambury, zrobimy konkurs w komentarzach. Nie. Patrycja! Nie i koniec. To nie jest prowokacja, że mnie prosił, żebym ja powiedziała. Powiedziałam, że nie powiem. Koniec jest początkiem. Powiedziałam tylko, że mam myśl, ale nie powiem. Ale może język w kolorze szminki. I czyści zęby.
To zostawiłam se na potem. Poczekaj, kto to? A znajoma dzisiaj wrzuciła zdjęcie właśnie swojego psa z takimi odbitą szminką na pysku. Czy chce buzi? Kota. Akurat widziałem psa. Ja widziałam kota. Każdy widzi to, co wie. Wiesz co, można by naszym kotom kiedyś coś takiego zrobić. Moje psy już miały makijaż pełny. Pies w pełnym makijażu. Rzęsy, powieki, usta. Testowane na zwierzętach. Na psach, nie super. Kosmetyki testowane. Nie, ale nie usługi, nie usługi kosmetyczne testowane na zwierzętach. Słyszałam o tych psach dla kotów. Tragedia. Nie. Proszę cię. A to z ciekawych motywów też ostatnio na jednej grupie o kotach jedna dziewczyna napisała, czy odnośnie obcinania kotom wąsów. Wąsów? Tak. Ktoś jej nagadał, że trzeba kotom wąsy obcinać. To jest. Ale one sobie nie odbierają wszystkich palców właśnie. Dokładnie. Trzeba być bardzo inteligentna, że w to uwierzyła, naprawdę. To jest jakieś lepienie kota. Tak. Gratulacje. No ale to w ogóle... A jakby jej ktoś powiedział, że ma sobie obciąć ręce i nogi, żeby sobie obcinać? To na takiej zasadzie. Ktoś mi powiedział, nie? A ja tego nie sprawię, tylko to zrobię bez myślenia. No ale to widać tego chciała tak naprawdę. Ma zewnętrzne autorytet. Nie mówię. No, ale to... Obcięła? Faktycznie obcięła tego. Nie, zrypali ją z góry na dół. Ty, to jest gazeta. Już wiem, jak to jest zrobione. A będziesz takie robić. Bo mi się to zajebiście podoba na tym wieszaku i ja sobie takie zrobię białe. A? No. Ja Patrycja ma wenę na rękodzieło. To jest normalnie gazeta Ula, tylko że masz stronę składaną. Strona po stronie z... Aha, wiesz, pod kątem. Tak. No. To nie jest nawet gazeta rozerwana. Tak, to nie jest, to jest po prostu gazeta. Zrobię zdjęcie, wrzucę do filmu, żeby było wiadomo, o czym mówimy. Popatrzcie, liczy się po prostu pomysł. Ale lampa też jest banalna tak naprawdę. Okej. Okay. Zdjęcie zegara musisz też zrobić sceną, może ktoś zechce kupić. Czy wiesz, to zależy do siebie. Znaczy, ja bym tego nie kupiła, no na pewno nie za 9 tysięcy. O, tak, będzie ładnie. Coś o, okej. Kolejny channeling z kosmosu. No. Co tu pisze właśnie? Patrzysz na to samo, Oktawia, co ja. Znaczy ja patrzę na... Na wprost. Ale patrzysz na to z tym chujem serduszkiem? Tak, i co tam pisze, bo ja nie widzę z daleka. Na pewno jest Max Fry, ale... Libido? Lebi? No bo wiesz, może się kojarzyć z libido, nie? Zaraz odczytamy. Ale wiesz co, to chyba nie jest po angielsku. Nie, to jest po niemiecku. Ach, to jest po niemiecku. Macht frei, no to wiesz, ale to jest odnośnie tego, co było na obozach koncentracyjnych. Arbeit macht frei, tylko pierwsze słowo jest zmienione. Nie wolno, a tutaj co? A tutaj właśnie... Zaraz... Ale z drugiej strony jest chyba to samo. Chyba na druki. Teraz poprosimy Ulę, żeby to odczytała. Perkue, dlaczego, nada, nie trzeba, masa. No, też zrobię zaraz temu zdjęcia, też dołączę w końcowej obróbce. Są ciekawe obrazy z jakiejś wystawy, czy... Oddzielne obrazy. Chyba, tak, oddzielne i nie wiem, czy nie, nie wiem, czy to w ogóle nie są murale wszystko. No, to są chyba wszystko zdjęcia murali różnego rodzaju, takich prostych. No, możliwe. To wszystko wygląda jak zdjęcia muralu na ścianach. Zachowaj spokój i pocałuj księżniczkę, tak? Ej, tylko się zastanawiam, jaki ma sens, czy ma sens wybranienie się przed desperacją, która może spowodować, że będzie rewolucja. Nie, ja bym się nie wzbraniał. Nic się nie wzbraniasz. Ale potem się może okazać, że wszystko się odwróciło do góry nogami. Może tak być, ale może tak miało być. No i właśnie miało runąć. To jeżeli runęło, to miało runąć. Może, ale wiesz, w momencie, kiedy wszystko... Z tego powodu, że ten proces prędzej czy później nastąpi. Dojdzie,
Tak. Skoro zauważamy, że on odchodzi, to można go przeżyć świadomie. Dokładnie, o to chodzi, żeby przeżyć świadomie, bo jeżeli go nie przeżyjesz świadomie, to się będzie powtarzał i powtarzał i powtarzał. To ci kopnie znienacka. Tak jak ostatnio, nie wiem czy oglądałaś wcześniejsze spotkania, było właśnie odnośnie tego, że czasem trzeba stanąć na głowie, żeby zmienić perspektywę do góry nogami, ponieważ jeżeli na przykład powiedzmy, że w układzie odniesienia stoisz na nogach i czegoś nie masz, a coś chcesz osiągnąć, to czasem musisz stanąć na głowie, bo tylko z tej perspektywy właśnie jesteś w stanie dojść do tego. I najprostsze przysłowie, najbardziej banalne, wtedy nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Oczywiście, i to jest kwestia wiary. Miłość, odwaga, wiara. Zauważasz siebie, masz odwagę to zauważyć, przyznać i przeżyć to, świadomie puścić te wszystkie emocje. Najważniejsze w tym wszystkim to jest nie oceniać emocji, nie oceniać siebie w tym wszystkim. Emocje to jest tylko element procesu. One mają przepłynąć przez ciebie. One tylko ci coś mówią, że coś się dzieje i one są do ciebie drogowskazami. W momencie, kiedy przestaniesz oceniać, one po prostu popłyną. My to nazywamy ze znajomym, że niech fala płynie. To akurat też się wzięło z Human Design, jeżeli czakra splotu słonecznego jest wypełniona, to praktycznie tam emocje płyną na zasadzie fali. Od zera przez pozytywne emocje, przez zerowe zerowanie, parabola. Przez cięższe, dokładnie sinusoida. Mhm. I znowu sinusoida. I każde doświadczenie jest przeżywane na wszystkie możliwe sposoby. Przez całe spektrum emocji jest doświadczenie przeżywane. Proszę, i dodać coś jeszcze? Ja dziękuję. Można zabrać jakieś już ewentualnie? Tak. Obfitość. Teraz już pani nie wie, co włożyć ręce, bo nagle wszystko... Na razie wezmę. I tu jest kwestia właśnie na przykład, ja zauważam, że u mnie to trwa 3-4 dni, jak się taka fala pojawi, tylko że ja mam to... Z urodzenia mam pustą tą czakrę, ale z układu planu, jak się kanały uaktywniają, właśnie fala się zaczyna, zaczyna się ta bujanka emocjonalna. Ja sobie daję no tak 3-4 dni i właśnie wtedy fala przepływa. Ja dam jej... Zanim się wkurwi i dostanie desperacji. Daję sobie czas na przeczekanie. Dokładnie, przeczekać. Tak. Bo na tą desperację jest czas de facto. Zgadza się. Tak. Dać sobie chwilę. Energia ma swoją prędkość przepływu i po prostu trzeba sobie na to pozwolić. Ja nie wiem, czy mogę to w ten sposób nazwać, bo to można nazwać na dwa sposoby. Albo, że jestem szczęściarą, bo z każdej sytuacji w życiu wyniosłam coś dobrego i coś fajnego, więc może być to szczęście, zapewne jest też szczęściem, albo może być to tym, jak ja to umiem zinterpretować. Czyli ja sobie sama przekładam te złe doświadczenia, które przeszłam, że jednak wyciągam z nich jakieś wnioski, które do czegoś mnie doprowadziły, pomimo, że były złe. To jest kwestia twojej decyzji. Tak. Przedstawiasz siebie w roli ofiary. Więc może być spokojnie właśnie i jedno, i drugie. Więc nie ma pytania, czy to jest interpretacja, czy to jest szczęście. To jest jedno, i drugie, bo to jest i szczęście, i zdolność interpretacji. To się po prostu zdarza. To jest kwestia indywidualnej interpretacji. O, może tak. Faktycznie szczęściem w tym wszystkim jest to, jeżeli ktoś to umie tak przerobić, więc to tu można by nazwać szczęściem. Umieć to zrobić, nie? Tak. Tak. Nie mogę właśnie narzekać, bo do tej pory umiałam sobie to wszystko zinterpretować, tylko może się nasuwać komuś pytanie, czy życie mi jeszcze aż tak w dupę nie dało, że sobie wszystko tak świetnie interpretuję. Wiesz, ktoś ci się może tak... Ale zamawianie sobie kopa w dupę silniejszego. Ktoś ci się może od razu zapytać, a pierdoli, tak chuja przeszła, nie? To się wydaje, że jest wspaniałe i tak chce wszystko przerobić z gówna na fiołki, nie? Dokładnie. Ale to tak wcale nie jest. Znaczy w momencie, jeżeli ktoś ma talent do takich rzeczy albo chce to zrobić za wszelką cenę, to naprawdę i z gówna zrobi fiołki. Ja sobie zauważyłem, że u siebie miałem tak, że jeżeli ja rzeczy interpretowałem nie do końca tak, jak powinienem, tylko tak, jak chciałem je widzieć, to w końcu wcześniej dostarczało mi coś. Właśnie. Dostarczało mi coś takiego, aż mnie to kopnęło w dupę i pokazało, że jednak to tak nie działa. Nie? Dokładnie. No ale to jest jak myślisz, że jest. A wiesz, tu jeszcze z tym interpretowaniem, tak jak cię widzą, tak cię oceniają, nie? To na zasadzie właśnie jak... Ale to jest kwestia... Bo nie czarujmy się, ludzie się nawzajem obserwują i się osądzają, prawda? Tak, tylko że właśnie to jest też błędnie rozumiane, ponieważ to jak cię widzą, tak cię piszą, tak. To jest tak, że tak naprawdę mówią o sobie. Tak, i myśmy właśnie nieraz widzą tego tematu, co chcą zobaczyć. Wracali, przynajmniej ja z tobą w rozmowach, nie wiem czy w stresurze, ale to jest teraz nieistotne, ale myśmy rozmawiali o tym w rozmowach, że ja uważam, że mam prawo w pewnym momencie wkurwić się na swoją sytuację. Tak. Taką, jaka jest teraz. Dać sobie prawo i do złości. Irytuje mnie to, bo to, że ktoś mnie pociesza i mi tak, słuchaj, Patryśka, ogarnij się, bo ludzie mają gorzej. Okej.
ja współczuję tym, którzy mają gorzej ode mnie i ja rozumiem, że oni mogą mieć gorzej, bo jest inna sytuacja. Niemniej jednak w tej sytuacji ja tutaj egoistycznie się zachowam. Ty jesteś w tej sytuacji. Ja jestem w tej sytuacji mojej, która dla mnie de facto dla kogoś może być mniejsza, ale dla mnie jest teraz największym dołem. Oczywiście. Ja mam prawo czuć się pokrzywdzona i ja nie mam zamiaru patrzeć na swoje nieszczęście przez pryzmat czyjegoś nieszczęścia. Co wcale nie znaczy, że ja tej drugiej osobie nie współczuję, bo tak jest jak najbardziej. Ogarnij się, bo ludzie mają gorzej. Słuchaj, to ciesz się, że nie masz raka. Ja mówię, to jasne cholery, to jak ja już mam żyć w tym przekonaniu, że jest tak cudownie i fantastycznie, to jeszcze nie mam raka, no ja cię szpierdzielę. Ale perspektywa. Znaczy, mówić właśnie, że ogarnij się, bo inni mają gorzej, może prowadzić do... To jest chujowe, ja nie chcę tak żyć. Ja chcę jeszcze coś osiągnąć, chcę wyzdrowieć, chcę być zakochana, a nie tak, że ja się mam cieszyć, bo ja nie mam raka. No jeszcze by tego brakowało. Ale to jest to, co mówiliśmy w tym męczennik siedzący w skorupce, którą sobie coraz bardziej zawęża, że już jest tak ciasna, że... Tak. To jest to zawężanie sobie skorupki. Także mam po prostu alergię. I ja to wszystkim tłumaczę i Patryśka, ludzie mają gorzej. Ja mówię, ja wiem. Ale to wiesz, ta osoba tak naprawdę mówi o sobie. Słuchaj, ja nie powiem, że to nie pomaga, bo to może pomóc, jak patrzysz na ludzkie nieszczęścia, bo troszkę się... Słuchaj, nie, no Michał, może. Może, bo troszkę... Znaczy, to jest ten radosny sadyzm tak naprawdę. Ale to jest w kontraście. Ten, tak. Bo w jakiś sposób cieszysz się, że ktoś ma gorzej. Nie, no cieszę się, że ty tak nie masz, no, nie? Ale wiesz, odwrotnością jest to, że ty się cieszysz, że... Ale w sumie masz rację. Tak, dobrze, że to on to ma, że to jego dopadło, a nie mnie. A nie mnie, dokładnie. I dzięki temu czujesz się lepiej. To jest właśnie cień. I podobnie to jest ciemna strona. Podobnie jest z zadawaniem sobie pytania, dlaczego mnie to spotkało. Bo chciałem, bo chciała. A dlaczego cię miało nie spotkać? Dokładnie. A czy matka, której się rodzi dziecko chore i niepełnosprawne, ona się nie zapyta, dlaczego jej się to przytrafiło się i już, i ona z tym walczy. Znaczy, można i ona też nie ma nic do powiedzenia. Znaczy, można to opowiedzieć. Dlaczego? Historią. Bo tak. No, bo tak miało być. Wiesz, ale tu jest kwestia, no po prostu tak się stało, tak miało być i wiesz, idziemy dalej. No bo wiesz, jakim prawem zadawać sobie pytanie, dlaczego mi się to przytrafiło? Czy tak, ja sobie wiesz, na to zasłużyłam albo nie zasłużyłam? A dlaczego niby nie? Bo skąd ty to możesz wiedzieć, dlaczego się to przytrafiło? Idziemy w temat matki, to jeszcze jest to, że to co, matka ma siedzieć i zastanawiać się, dlaczego jej się to przytrafiło, a dzieckiem kto się zajmie? Dokładnie. Tuż w tym momencie jest po prostu zajmowanie się tak, dzieckiem, jest działanie. Nie ma tego przeintelektualizowania, bo ma do wyboru, no co? Siedzieć, myśleć, albo wstać, ruszyć dupsko z kanapy i zająć się dzieckiem, jakie by ono nie było. Dokładnie. Także... I podejrzewam, że te osoby tak naprawdę najbardziej pokrzywdzone takich pytań tak naprawdę zadają sobie najmniej, ale wiesz są co? Tak silne i przez to tak. Tylko, że jeszcze pytanie, bo nie mają czasu. Czy powiedzmy, że ta osoba, która teoretycznie ma gorzej, do której jest porównanie, czy ona tak naprawdę uważa, że ma gorzej? Może dlatego do czego zmierzam, że ci ludzie potrafią być tak naprawdę bardziej szczęśliwi niż ci, którzy się uważają za nieszczęśliwców. Tak. Potrafią odnaleźć więcej szczęścia o tym całym nieszczęściu. Dlaczego? Bo wiedzą, w czym jest sens życia i gdzie to życie ma kolory największe, co jest ważniejsze. Może teraz. Że chodzi właśnie o odczucia, o kwestie czucia, a wszystko inne jest mniej ważne. Kwestia pozbawienia się też właśnie na przykład dobrych warunków materialnych, jeżeli mowa dużo weryfikuje, zdrowia, też zmusza do zauważenia innych sfer, odnalezienia, że poza coś innego. Pieniądze potrafią wszystko przewartościować, tak ich brak, jak i ale zyszka. Ale pieniądze same sobie są tylko wartością. Wartością. Tak. Tak. To jest uniwersalna wartość, która gdzieś tam ma po prostu uniwersalny przelicznik. Tak jak na przykład kiedyś na grupie instruktorów zumby właśnie było świetne stwierdzenie, że właśnie tam było, że jakaś tam dziewczyna robi zajęcia na przykład powiedzmy za 5 zł, a druga osoba robi za 10 i że to robi no, dumping cenowy i konkurencję taką powiedzmy chujową. Właśnie jeden instruktor napisał, że on to załatwia w ten sposób. Moje zajęcia są warte 10 zł. Jeżeli pani chce chodzić na zajęcia warte 10 zł, to proszę przyjść do mnie. Tamte zajęcia są warte 5 zł, więc jeżeli pani chce zajęcia warte 5 zł, proszę iść do tamtej instruktorki. Koniec. Ale to już jest odniesienie do zauważenia siebie, ile dla mnie te zajęcia są warte. Albo ale ja nie potrzeba z tych zajęć. Trochę w snobizm poszło, nie? Ale dobrze. Tak, ale dobrze, tak. Właśnie to jest to na zasadzie, to jak kobieta wyjdzie od fryzjera i zapłaci za usługę 400 zł i jest wow, jest wspaniale, bo ja za to dużo zapłaciłam, a efektu nikt nie widzi. Przecięte końcówki. Nie wiem, spotka się po fryzjerze pół godziny na kawę z koleżankami i trzepie włosami za 400 zł i kurwa nikt nic nie mówi. W końcu nie wytrzymała napinki i mówi tak, kurwa, była mu fryzjera, dała 400 zł. Ale to już jest szpachla. No. Dla własnych jakichś kompleksów.
No. Wiesz, zapłaciłam, było cudownie. A wiesz, bo to jest pytanie. O to mylne takie, wiesz. Znaczy nie, bo to pytanie, czy ona zapłaciła za sam proces wykonywania fryzury, mimo że może efektu nie było, ale może ona chciała po prostu masaż głowy, przycięcie to, tamto, siamto. Za otoczkę całą, za wszystko, tak. Ale tak. Nie za to, co ona... Co ona zapłaciła za to, że potem powie, gdzie była. Na przykład. Gdzie, każdy, renoma. Ale tak. To jest kwestia zauważenia się, po co ja wydaję pieniądze, dlaczego ja chcę je wydać, jakie mam potrzeby. Nikt nie mówi, że samo wydawanie pieniędzy jest złe. Dlaczego nie? Nie, pieniądze są, pieniądze po prostu są. One są ekwiwalentem energii. Mogłyby być, to nie ma problemu, to nie o to chodzi. To jest po prostu element wymiany, tylko to jest kwestia tak naprawdę, co się samemu nadaje, jaką wartość tym pieniądzom, jaką rolę w życiu. Bo jeżeli pieniądze zaczną rządzić, to się zaczyna... dają poczucie bezpieczeństwa. Też. Bo pieniądze można wydać na coś, co da poczucie bezpieczeństwa. Można bardzo dużo za pieniądze kupić, jeżeli jest ich dużo. Praktycznie można wszystko zrealizować. Ale to ja już nawet nie mówię o kupowaniu rzeczy, chociaż to się wszystko wiąże z kupowaniem. Ale poczucie bezpieczeństwa może być różne. Możesz wynająć ochroniarza, możesz sobie kupić willę, nie wiadomo jak fortyfikowaną. Zwykłe bezpieczeństwo. Ale kupujesz to bezpieczeństwo, bo płacisz rachunek, więc będziesz miała media na kolejny miesiąc, czy na kolejne dwa miesiące. Ale są też ludzie, którzy potrafią sobie znaleźć to poczucie bezpieczeństwa bez pieniędzy, potrafią sobie zorganizować. Na przykład dom na zasadzie kompletnie źródeł odnawialnych. Tak, no ale gdzieś w jakiś sposób muszą albo usługą zdobyć materiały na ten dom. Gdzieś to się przemyka. Tak, czy gdzieś cały czas jest wymiana energii, wymiana usług. Tak. To przecież kiedyś to tak funkcjonowało. Energia włożona w czynność i wykonywanie czegoś to też jest energia, którą na przykład można przeliczyć na pieniądze, ile jest warta twoja godzina pracy. Więc to jest wszystko tak naprawdę wszystko jest względne. Kiedyś usługi rzemieślnicze się wymieniały, to była forma płatności właśnie. No, tylko że właśnie pieniądz jest bardziej uniwersalny. Uniwersalny. Tak. I on po prostu jest i może być czymś cudownym. Bo można dzięki niemu sprawić sobie naprawdę dużo przyjemności, dużo emocji niesamowicie radosnych. Jeżeli się w ten sposób do tego podchodzi, ciesząc się, że te pieniądze są, nie demonizując tego, jest super. I te pieniądze zaczynają płynąć, bo się przestaje demonizować, chce się ich więcej. Także był kiedyś chyba program z Lublina na ten temat, Andrzej z Olegiem mieli. I ja to zacząłem stosować, tak jak Olek perfumował pieniądze, też perfumowałem. Naprawdę niesamowite uczucie otworzyć portfel i pójdzie zapach perfum. Parę razy ekspedientki tak... I warto było nawet dlatego, żeby w takiej jakiejś sytuacji, nie? Perfumować? Dawało ci to jakieś coś? Oczywiście. Wiesz, bo to jest kwestia nawet oswajania demona. Jeżeli się uważa, że pieniądze są czymś złym... Śmierdzącym. Dokładnie, śmierdzą, ociekają okrucieństwem, bo przecież dla pieniędzy się zabija. Są złe, bo ludzie zabijają dla pieniędzy. To jest kwestia dania temu takiego znaczenia. Bo się znajdzie argument. Nadasz znaczenie, to znajdziesz jej argument, żeby to udowodnić. No tak, dzieje się takie coś. Ale też pieniądze pozwalają ratować życie, ratować zdrowie. Dla tej osoby destruktywne, nie? Dokładnie, bo on myśli też. No. Wtedy wszędzie, gdzie będą pojawiały się pieniądze... Będzie się źle czuł. Tak. Tak, dokładnie. Więc się ląduje wśród osób, które nie mają pieniędzy, no bo myślą podobnie. Swój do swego ciągnie. To jest prawda. No, także ja to tak też... Tak jak kasa do kasy. Tak. Tak. Dobra, tyle chyba na dzisiaj. Kasa do kasy, już lokal będzie zamykany. Mhm. Już coś tam się dzieje, ale my nie będziemy terrorystami Matrixa, nie, zakładnicy Matrixa. Jak kiedyś właśnie się śmiałem, że przetrzymywanie obsługi lokalu właśnie, branie zakładników Matrixa. Słuchaj, ale u Olega tak było, wiara czy religia, i w pewnym momencie tam kobieta, 21 zamykamy! I zaczęli brąchać tego obydwoje, Andrzej z Olegiem. Ile razy tak było, nie? Że tak, już tak. Tam stacą i bo my już zamykamy. No proszę się do nas przysiąść. No. My tu panią zrelaksujemy. Ale to na taki głos, 21 zamykamy. Ale się bardzo śmiali. No
o tym właśnie mówię, nie? No, ale to jest taka synchroniczność, że tak. Akurat to jest akcent do tego, co właśnie było powiedziane. Nawet nie wiem, czy chwilę przedtem, już nie pamiętam, Olek nie powiedział, że zaraz ktoś wejdzie i da nam sygnał, że trzeba wyjść, czy opuścić, czy jakkolwiek. Tak, tak. Że ona wchodzi, nie? No i te takie sytuacje są najpiękniejsze, ale to już wtedy się pracuje z przestrzenią, pracuje się z energią, czuje się tą energię i można z wyprzedzeniem pewne rzeczy powiedzieć. Tak jak na przykład właśnie mój znajomy, który też tam filozofuje. Też właśnie tak, że wiesz, tylko nie mów swoich marzeń na głos, na przykład przy torcie i tak dalej, właśnie chodzi o to, żeby to powiedzieć na głos, żeby zamanifestować to energią w przestrzeni, powiedzieć to zdecydowanym głosem. Bez strachu. Tak, bo no, w momencie, kiedy na przykład myślisz życzenie... No bo tak, zawsze to tak funkcjonowało, że tak, cichu, nie? Cichutko, nikomu nie mówisz, dmuchnij tej świeżki. No, wiesz, po prostu jaką manifestacją jest jak już w ogóle jeszcze polecimy w takiej, jeszcze to, skoro się nagrywa, zmuchiwanie świeczek, gaszenie czegoś. Nie dość, że to życzenie... życiem, nie? Gdzie ugotowało się strawę, tak, zanim się... Gasisz ogień, który może dać energię do tego, żeby coś zrealizować, czyli... Może zaczniemy na godzinę spalać świeczki, a nie je gaść. Dokładnie. Zraszasz z benzyną i jedziemy. Jak spalać to po całości. Dokładnie. Podsycić ogień i powiedzieć na głos zdecydowanie, tak jak chcę tego, ja to o tym mówię na głos. Fala głosowa też przykłada to... kozie energię i więcej tego włożymy. Ale ja tak na przykład właśnie to co mówiłem, że w moim życiu zaczęło się zmieniać. Ja bałem się, wstydziłem się swojego głosu, ale też wstydziłem się mówić o pewnych rzeczach. W momencie, kiedy zacząłem mówić, że chcę czegoś, że chcę coś zrobić i zacząłem mówić to na głos, znalazły się osoby, które zaczęły mi w tym pomagać. Nie jest dokładnie to samo. Trzeba powiedzieć na głos, tak żeby inni usłyszeli, bo są osoby, które dla własnej przyjemności na przykład chcą pomóc albo dla osiągnięcia wspólnych celów przyjdą, pomogą, można wspólnie coś osiągnąć, wymienić usługę, wymienić przysługę i wtedy, ale to jest właśnie to... Zacząłem się przyznawać, tak, że ja tego chcę. Tak, nagle się znalazły osoby, które się w tym zaczęły ci to umożliwiać. Tak, najczęściej te osoby, które ja mu mówię właśnie to. Kiedy... Ja się wczoraj pierwszy raz przyznałam, że czegoś chcę. Z tym albumem? Tak, bo ty mi o tym mówiłeś kiedyś. No właśnie to, co przedtem mówiłem, teraz relacja patrzy. Jednokrotnie słyszę, że to jest fajne i to jest dobre i ja sama siebie złapałam na tym, że ja rozmawiam z przyjaciółką i ja powiedziałam głośno, że zaczynam się tym cieszyć i że ja bym chciała, żeby to faktycznie poszło w świat. Ale już... Że przedtem się nad tym nie zastanawiałam, a teraz bym chciała. I nagle ci dzisiaj pojawiła osoba, która jest w stanie to zrobić, tak jak ci przepowiedziałem. Niepokorne medium zadziałało. No wiesz, to jest to, co ja za każdym razem powtarzam i niejednokrotnie mówiłam, że to nie ma nic wspólnego z wróżeniem z fusu. Bo to nie jest wróżenie z fusu, to jest wróżenie z ciebie. Mi się przypomina tytuł filmu Ukryte pragnienia, wyciąganie ukrytych pragnień na wierzch. Ale ty wiesz, że już też nieraz słyszałam, że jestem taka czytelna, taka łatwa w odbiorze, tak nie negatywnie, tylko... Ale nie pismem technicznym napisana, tylko taką wyraźną czcionką. I tak. No może dlatego, że siebie wreszcie określiłaś, kim jesteś. Bo mimo wszystko, że czasami jest tak, że ktoś powie, że nie zrozumiał pewnego tekstu, co też jest fajne, że to powie. Ale to... To jest też fajne, że to powie. Prywatny. Niemniej jednak jakiś odbiór jest, pomimo że jest niezrozumiany, bo jakieś odczucia są po przeczytaniu, pomimo że się czegoś nie rozumie, prawda? Czy jakieś emocje muszą być? No, ale to jest to, że ty... Ale to... Bo możesz sobie pomyśleć tak, kurwa, nie rozumiem tego, czy to jest głupie, nie? Albo no nie rozumiem tego, a może coś jest zrozumieć. Fajnego, albo chcę zrozumieć, tak. No to właśnie może, ale może ktoś po prostu, że tak powiem, jego drogą życiową jest badanie niezrozumienia. Ale to jest, tylko nie, ja tego nie biorę zagadnienia jako problem, bo to jest fajne. Oczywiście. Albo na przykład usłyszałam coś takiego, że nie jest to dla prostych ludzi. I to jest, czyli to nie jest ujma, tylko to jest fajne. Może powiem prościej, nie każdy to rozumie. I ja powiedziałam i dobrze, bo czułabym się gorzej, gdybym rozumiał to każdy, czyli byłoby to banalne. Jeżeli tego nie rozumieją wszyscy, to znaczy, ale wiesz co, ale nie, gdyby to było banalne, to by ci przeintelektualizowani nie zrozumieli tego, bo oni muszą mieć zakręcone. To fakt.
No, to jest to takie radosne sadomaso, wiesz, w tym skomplikowaniu to zrozumieć coś, takie swojego znaleźć, to jest fakt. Ci, co tak lubią myśleć, to oni uwielbiają właśnie takie... Pomęczyć się troszkę zrozumieniem. Gdzie sens jest oczywisty tak naprawdę, po przeczytaniu jest tak oczywisty, ale jest to tak zawoalowane. Tylko, że każdy to też konfrontuje ze swoimi doświadczeniami. Tak. Nagle nowe ścieżki się pojawiają, nowe skojarzenia, nowe wnioski, tak. Że na przykład ty napiszesz jakieś zdania, albo na przykład tak jak nieraz w filmach, że o czymś mówiąc, nagle osoba oglądająca nagle przeskoczy, coś styknie. Że brakowało tego punktu styku, który się pojawił akurat w tych kilku słowach. Tak, to jest moje pisanie. I nagle oglądanie filmu zamienia się w obserwację. Siebie. Tak, właśnie. Tak. To jest moje pisanie, moje osobiste odczucia, nie dawanie wskazówek nikomu i żadna recepta. Ale to jest twoje, to znajdzie właściwych odbiorców. Nie stosować się według tej recepty i broń Boże nie konsultować tego z żadnym farmaceutą ani lekarzem. Dokładnie. Tak to kiedyś napisałam, zanim zaczęłam pisać tekst. Ani psychiatrą. To, co teraz w tej chwili przeczytasz, nie będzie... A zwłaszcza psychiatrą, tak. No to jest twoje, to ty masz potrzebę napisać to też usłyszałam, że gdybym poszła do psychiatry, to tak naprawdę bym go skrzywdziła. I jak na przykład słyszę takie teksty w stosunku do siebie, to jest komplement. Ja się uśmiecham, bo to jest komplement. Tak. No. Ale to jest to, że ty po prostu robisz to, co kochasz, znajdzie odbiorców, to znajdzie, nie to nie, ale ty się cieszysz tym, że to zostało w jakiś sposób stworzone. Tak. Więc to... Przede wszystkim jest radość, że coś potrafię. Właśnie to jest też. Radość, że jeżeli nie robisz czegoś pod kątem odbiorcy, tylko robisz to dla siebie. I na tym polega właśnie transfera Matrixa, tak. Robić dla siebie. Odbiorcy sami się znajdują. Odbiorcy się sami znajdują, jeżeli mają się znaleźć. I uwierzcie mi, mało jest istotne ilość tych odbiorców, ale jakość tego, jak ktoś mi napisze komentarz... Wystarczy jedna konkretna osoba. Konkretna osoba, jak to jest doskonale zrozumiane, to jest tak niesamowitą siłę daje i to jest ta motywacja sama w sobie wtedy. Ale wtedy się pojawia synergia, po prostu to nie jest dodawanie energii, tylko jej mnożenie. Bo jest konsekwencją tego, cośmy zrobili, jak to zostało odebrane i... Tak. Bo właśnie co z tego, że ty masz setki odbiorców, jeżeli ty nie robisz własnego przekazu, tylko ty robisz to pod nich, no to będziesz miała tych odbiorców, no bo oni ci mówią, co oni chcą. Ale w momencie, kiedy ty robisz coś swojego i ci ludzie po prostu ciebie zauważają, tą twoją twórczość, to wtedy jest fajne, że ktoś to widzi, tak? Tak. To rzeczywiście ciebie. No to tak samo jak ja przecież robię zdjęcia kotom, tym naszym. Dla mnie to jest po prostu, ja to robię dla siebie, ja się cieszę pięknem, którym się otoczyłem, który w jakiś sposób na mnie działa. Założyłem fanpage Koci Babiniec. Lajków jakoś tam przybywa, jeżeli to udostępniam na jakichś tam kocich grupach, czy też rzucam zdjęcia do siebie na profil facebookowy, ale ja to robię dla siebie, ja się po prostu tym dzielę. Ktoś chce dotrzeć, nawet jakby do nikogo nie docierało, ja nadal bym to robił i to jest też taki weryfikator. Sprawia ci frajdę, że zrobisz zdjęcie temu kotu. Które mi się podoba. Właśnie mam to powiedzieć, które się tobie podoba, to po prostu czytasz mi w myślach. I ty jesteś zadowolony, że zrobiłeś piękne zdjęcie i dlaczego ktoś by miał tego nie zobaczyć? To już nie ma znaczenia, ile osób to zobaczy. Bo to jest moje piękno, którym ja się otoczyłem, twoje piękno, które się ja tak podoba, odbieram. Jeżeli ktoś nie chce z tobą przeżywać, to też fajnie właśnie. Tak. Tak. Więc to się po prostu pojawia się podaż, zjawi się popyt. Może tego nie zobaczyć nikt, może to zobaczyć milion osób, ale ja to wrzucam, bo to jest dla mnie piękne. Dokładnie. Bo to jest moje. Ale tu się też nie pojawia kalkulacja z umysłu, wartościowanie, monetaryzacja na zasadzie, ile ja na tym zarobię. Tak jak nawet kiedyś właśnie, co było spotkanie, właśnie co było wyjście. Moim zarobkiem i dorobkiem w tej kwestii jest to, jak to jest postrzegane i to, jak to do mnie wraca. A jeżeli to ma być spieniężone, to będzie. Że to, co słyszę, jak się to komuś podoba, a to jest przemiłe, to jest fantastyczne, to jest budujące. Ale tego się nie da przeliczyć na pieniądze. Nie da się tego przeliczyć na pieniądze. To jest coś, czego się nie da przeliczyć na pieniądze. Tak. No ciekawych wniosków doszliśmy. Wiecie, co mi się dzisiaj śniło? I cały czas to krąży w mojej głowie i pewnie jeszcze jakiś czas pokrąży. Śniło mi się, że jechałam drogą, chyba główną, moim Suzuki Jimmy i widzę, że jest droga w prawo. Skręciłam, a jak już skręciłam, to się okazało, że jadę chodnikiem. No ale nic, sobie myślę, dobra, jadę dalej, minęłam tam jakieś coś na środku, ale zmieściłam się bokiem. A potem tak popatrzyłam do góry. Tak jak nie było dookoła drzew, tak u góry zobaczyłam korony drzew, a tam były zawieszone takie kapelusze, które mi się wydawały takie bardzo malownicze. Niby w nocy, chociaż nie było nocy, ale takie oświetlone, więc wysiadłam z tego mojego samochodu, zaczęłam robić zdjęcia. Potem jeszcze zobaczyłam
tam jakiś domek gdzieś tam do góry dachem, też zawieszony w koronach drzew, też zaczęłam robić zdjęcia. A w pewnym momencie zorientowałam się, że zamiast mojego samochodu jest moja torebka i że ktoś się kręci koło niej i że mi chyba gwizdną pieniądze. A mnie to jakoś tak specjalnie nie ruszyło za bardzo. Może, bo ciebie ciągnie do natury. Tylko ciebie dalej cieszyłam się, że rzeczy ważne i mniej ważne. Powiem ci tak, kiedy to ostatnio pojechałaś w las z namiotem, z tym całym survivalowym? 5 lat temu? No właśnie. Tęsknisz za tym, podświadomość się odezwała. Tak. I ty jesteś w stanie to zrobić bez totalnie pieniędzy. Zabierasz te wszystkie klamoty, idziesz do lasu i... Znaczy, no sorry, na benzynę musi mieć. No nie, zawsze może jechać autostopem. Tak, ale weź w tych czasach, no Michał, proszę cię, no to już trochę ryzykowne. Pogadaj z Beatą. Ona jest mistrzynią autostopu. Wiesz, jak ona raz chyba zdziega, ona balon złapała na autostopie. Ja to może nic nie będę mówiła o autostopie, bo też jeździłam. Znaczy nie, ja tego nie neguję, ale to chyba ma ogromnej odwagi, wiesz? Tak, ale to wymaga ogromnej odwagi. Ale nie tyle odwagi, ale co wiary. No jedno i drugie, ale no proszę cię. Ale zwłaszcza wiara, że dojedziesz, będzie wszystko okej, okay, bo to jest kwestia, czy jest lęk, czy nie. A moja dziewczyna też potrafiła do Włoch wyjeździć autostopem, nie raz, nie dwa i nie było problemu też. Ale no to tutaj właśnie... No ale to, no to jest... Kwestia otwarcia się i zaufania, że dojedziesz. No? Czasami otwarcie, czasami naiwności, czasami braku wyobraźni. Ale to jest też ciekawe właśnie... Jedno jest pewne, bez namysłu i przemyśleń robi się fajne rzeczy i tak, po prostu ale się wtedy, je robi. Ale wtedy nie ma lęku, po prostu się robi. Nie ma się lęku, i się robi. I się ufa, że bo jak się zacznie kalkulować, to nie zrobisz tego. Ale na przykład ja mam też koleżankę, no się postawu. Jej rodzina miała przejebane z nią. Ponieważ ona właśnie robiła to, co jej przyszło do głowy. Raz pojechała na 2 tygodnie autostopem przez Polskę. Gdzieś po prostu znajdowała pomoc różnych takich meneli i tak dalej. Oni jej pomagali. Totalnie bezpiecznie przejechać. Już... Możemy tu podać ewentualnie coś jeszcze? Nie, nie, już będziemy się zbierać, tak, płacić, ja już kończymy. Bardzo, tak. Jeżeli chodzi o rachunek, ma być oddzielny? Będzie oddzielny. Podejdziemy sobie. Czyli tak jak zawsze. Tak. Okay. I ona przyjechała przez Polskę, właśnie ona się tak powiem, to co normalnie by było uznane za margines społeczny, znalazła serdeczność u tych osób i pomoc, zatroszczyły się o nią, dziś w przeróżnych miejscach mieszkała, przeżyła taką przygodę, pojechała bez słowa rodziny, rodzina się dowiedziała dopiero jak ona wróciła do domu. A to jest inny temat. Ale to jest ci inny ludzie temat. Nie zawsze są marginesem społecznym. Dokładnie. Różnych, tak. Tak. Tutaj jest... Można tu ciągnąć ten choć temat. To już nie jest na dzisiaj. Możliwe, że nawet się zajmiemy tym następnym razem na przykład. W każdym razie... To jest sytuacja lub wybór świadomy, to jest różnie. Ale to jest też kwestia po prostu znalezienia, zauważenia dobra w tych ludziach. Czasem lądują ci ludzie tam, żeby się właśnie przewartościować. Tak. Całkowicie świadomie. Zgadza się. Ale był taki film ze Szturem, co on był takim buddą, pamiętasz? Nie. Po rozwodzie rozstał się z żoną. Co to był za film? I on był i w klasztorze był, i trochę był buddą, i trochę był wylądował w przytułku dla bezdomnych. Co to znajdę, był za film? Znajdę ten film i wrzucę tytuł. Do filmu, a te sam sobie chętnie oglądam, bo nie kojarzę, żebym go kiedykolwiek oglądał, także nie znam tego filmu. Ze Szturem ale którym, starym, i z młodym, czekaj, i z młodym Szturem bodajże. Obydwaj grali. Dobra. Poszukam tego, wrzucę tytuł. Oni go potem przygarnęli do domu po tym rozwodzie, trochę mieszkał w garażu u żony. Czyli taka życiówka. I on uświadomił sobie, że na tym, on wrócił sam potem świadomie do tego przytułka, bo on stwierdził, że takie życie jak oni, to on nie chce go mieć. Takiego burdelu. Dokładnie, bo to jest wszystko sztuczny teatrzyk. Chciał trochę nadrobić stracone lata, trochę stracony czas z synem, no oni go tam wzięli i tak dalej, ale stwierdził, że to nie ma sensu. Już między nimi jest za duża przepaść, wszystko się dzieje jak się dzieje i on woli być tam. Ale skakanie w przepaść ma też swoje konsekwencje. Tak. I film się tak skończył, że on bodajże właśnie w tym przytułku i tak sobie na spokojnie kupuje w kiosku maszynkę do golenia. Tak, i czasem to jest właśnie to, co daje szczęście, to, co ktoś potrzebuje. Kwestia właśnie, żeby to odnaleźć, co rzeczywiście na potrzebę. Tak. No. Okej, okay, dziękuję za spotkanie, za uwagę. Dzisiaj było dłużej niż zwykle. Było na zasadzie przypływów, odpływów. Zauważyłem w ogóle spotkanie. Tak? Tak. To mi powiesz. Nie, będziesz oglądała, to zobaczysz, że był przypływ, odpływ. Chwilami była wręcz cisza, jakieś takie szum ten. Także może szum, ptaków śpiew. Jedno, co pamiętam z dzisiaj, że się uruchomiłam na hasło dlaczego. Po prostu zostałam piany.
i słomotoku. No dlaczego? Bo to Ale bo to jest tak, bo ja lubię rozmawiać na zasadzie zadawanych konkretnych pytań do mnie i moja tak działam z rozmówcą. Albo wymiany świata. Tak. No. Albo wymiany poglądów. No to wyłączamy. Wymiany poglądów.